Sesja Renatki, Kasi, Irenka, tak? Tak. I Ela. Ela. I Zosia. Dobrze, słuchajcie teraz. Najważniejsze, żeby poczuć, że się leży bardzo, bardzo wygodnie. Tak się ułoży, żeby wszystko było dobrze. Ja teraz całą twoją świadomość przenoszę na duży palec prawej nogi. Ruszaj tym palcem i poczuj go. Coraz szybciej ruszaj tym palcem. Dobrze przestajesz, palec zasypia, nie masz nieczucia władzy, on śpi. A teraz całą twoją świadomość przenoszę z lewego palca na prawy palec. Ruszaj nim i poczuj go. Dobrze przestajesz, palec zasypia, nie masz nieczucia władzy. A teraz całą twoją świadomość przenoszę na prawą dłoń. Zaciskasz tą pięść i puszczasz, zaciskasz i puszczasz i poczuj ją. Z każdym takim ćwiczeniem twoje całe ciało się relaksuje. I wchodzisz w coraz głębszy stan relaksu. Coraz głębszy. Ja wszystkie stresy, napięcia, lęki, strachy, wszystko zabieram z ciebie. Wysyłam do słoneczka. Słoneczko je zjada, rozpuszcza. One nie istnieją i nigdy istnieć nie będą. A ty jesteś od nich wolna raz na zawsze. Ruszaj tą ręką i poczuj, czy ona jest... Czy ona lekko chodzi, czy ciężko? Jeżeli czujesz jakiś dyskomfort, zaczynasz oddychać świadomie i doprowadzasz powietrze do tej dłoni. Robiąc wdech i wydech bardzo spokojnie, skupiasz całą swoją uwagę na tym powietrzu, które odczuwasz, jak przechodzi przez nos i idzie do tej dłoni, która ćwiczy. I ćwiczysz. I coraz szybciej ruszam. I coraz szybciej. Dobrze przestajesz, ta dłoń zasypia, nie masz w niej czucia i władzy, ona śpi. Ja teraz całą świadomość przenoszę na lewą dłoń twojej ręki i robisz z nią dokładnie to samo. Zaciskasz, otwierasz. Z każdym takim ćwiczeniem wchodzisz w coraz głębszy relaks. Wszystkie stresy, napięcia z ciebie zabieram. Wysyłam do słoneczka, słoneczko zjada, rozpuszcza, one już nie istnieją i nigdy istnieć nie będą. A ty ćwiczysz coraz szybciej i oddychasz świadomie, doprowadzając powietrze, tlen do tej ręki, żeby ona była zdrowa, sprawna. Dobrze, przestajesz ruszać tą ręką, ta ręka śpi, nie masz w niej czucia i władzy. Ja teraz całą świadomość twoją przenoszę na pierwsze oko. Tam, gdzie hinduski sobie tą słynną kropkę malują na czole. Teraz skup całą uwagę w tym miejscu i poczuj to miejsce. Możesz poczuć swędzenie, ucisk, ale mocno się skup. I śpisz. Śpisz z tym hipnotycznym, głębokim. Ja teraz tą świadomość biorę z pierwszego oka, przenoszę ci na palec prawej nogi. Teraz jesteś w tym palcu z prawej nogi. I biorę teraz tą świadomość twoją z palca prawej nogi i przenoszę na plażę. Na plaży leżysz sobie teraz na takim ciepłym piaseczku. Czujesz, jak ci jest błogo, jak jest ci dobrze. Słoneczko świeci, nie jest ci za gorąco, ani za zimno. Lekki wiaterek taki dmucha. Słyszysz, jak latają sobie mewy i widzisz, jak latają mewy sobie tam. Skrzeczą po swojemu. Jest lekki szum morza. Posłuchaj, jak on szumi. A ja policzę od 1 do 10. Nie, od 10 do 1. A ty z każdą cyferką będziesz wchodziła w coraz głębszy sen. Powiem 1, będziesz w bardzo głębokim śnie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Leżysz sobie na tym piaseczku. Popatrz się w niebo i powiedz, jakiego koloru jest niebo. Kasia, jakiego koloru jest niebo? Takie fioletowe. Dobrze. Renatka, jakiego koloru jest niebo? Błękitno-białe. Irenka? Ja mam szaro. Słucham? Szaro mam. Szare jest niebo, tak? Dobrze. Może chyba sobie było szare. Moje jest błękitne. Twoje jest błękitne, pięknie. Zosia, jakiego koloru jest niebo twoje? Pochmurne. Jak? Pochmurne jest. Pochmurne. Ale jest słońce gdzieś tam? Niebo ciemne. Ciemne? Dobrze. Dobrze. To leżysz sobie na tej plaży, na tym ciepełku i wypoczywaj sobie. Tam jest bardzo cieplutko, fajnie. Jest tak jak chcesz. Kasia, ja zaraz doprowadzę do ciebie czystą, piękną energię. Twoją z najwyższego ja. Ja ją kondensuję, wzmacniam. Ona jest 10-krotnie bardziej mocna niż jest ci potrzebna. Ona wpływa przez czakrę korony do twojego wnętrza. Całą ciebie wypełnia. Ja podłączam cię teraz do Matki Ziemi i wszystkie jakieś tam energie, brudy, choroby, niskie wibracje energii, to wszystko ta energia z ciebie wypłukuje z głowy, z ramion, klatki piersiowej, rąk, brzucha, nóg i stóp. I wszystko odeszło teraz do Matki Ziemi. Jakiego koloru odeszło to do Matki Ziemi? Jeszcze trochę schodzi czarne, takie na plecach schodzi. Dobrze. Ja doprowadzam do ciebie coraz więcej tej czystej energii. To jest potężnie czyste białe światło. Ja go wzmacniam teraz i ono jest 50-krotnie. Ma większą moc. Jest to bardzo potężne. Ono natychmiast wszystko rozpuszcza i przetwarza na czystą, porządną energię. I cały czas płynie przez czakrę korony. Wszystko wypłukuje z twojej głowy. Twoich ramion, klatki piersiowej, rąk, brzucha, nóg i stóp. Wszystko odpływało, odpłynęło do Matki Ziemi. Czysta jesteś? Czysta, ale jakiś na plecach i na ramionach, taki plecak jest. Dobrze. Teraz daj ci potężną moc, jesteś 10 razy większa i potężniejsza. Chwyć ten plecak, zdejmij sobie. Masz, trzymasz go przed sobą. Powiedz, jak to wygląda, co to jest. Jak plecak z dużą ilością ramion. Dobrze, kto ci go założył? To znaczy, jak mi się wydaje, znaczy nie wiem, czy... Dobrze, masz teraz oczyszczą twoją całą percepcję wszystkich zmysłów, szczególnie wzroku. I teraz masz pełną informację, kto ci go założył. Ja go wzięłam na siebie. Od kogo? No od... Od Pauliny. Ja? Tak. Wzięłam go na siebie. Dobrze. Chcesz się go pozbyć? Tak. Dobrze. Odprowadź go teraz do słoneczka, słoneczko przyjmuje, zjada, rozpuszcza, on już nie istnieje i nigdy nic z tym nie będzie. I już jesteś od niego wolny. Czy jeszcze coś na tobie jest takiego, co ci przeszkadza? Możesz mi troszkę wyostrzyć widzenie? Dobrze. Oczyszczam percepcję twoich wszystkich zmysłów, a szczególnie wzroku. Teraz widzisz bardzo wyraźnie wszystko. Nikt ani nic nie ukryje się przed tobą. Widzisz na wszystkich poziomach. Ja doprowadzam do ciebie teraz najczystszą energię z twojego ja i absolutu. Ja?
Już jestem, znaczy jakbym jeszcze sobie tak do wody weszła. Dobrze, to teraz przenoszę cię do tej wody krystalicznej, od razu do krystalicznej, tej najbardziej, najbardziej oczyszczającej. Zanurzam cię do niej, płyniesz sobie powolutku, a ta woda cię oczyszcza ze wszystkiego. Zobacz, jaka smuga po tobie zostaje. Taka brązowa i jeszcze spadł ze mnie jeszcze jeden plecak. Pięknie. Ja teraz wzmacniam o taki program, że ta woda ma zdjąć z ciebie jakiekolwiek ograniczenia, jakiekolwiek podłączenia. Co by nie było, wszystko ma z ciebie zejść. Masz być czystym światłem, nieskazitelnym. Ja z takim fikołkiem się z tego wywinęłam trochę. Tak jest. Trzeba niekiedy takie zrobić unik, żeby odskoczyć do tego, a wtedy woda to zabiera, rozpuszcza i to już nie istnieje. Jesteś już całkiem czyściutka? Ja jestem osobno od tego, ale widzę ten plecak jeszcze. Dobrze. Teraz woda rozpuszcza. Teraz widzisz, jak ta woda rozpuszcza go. Rozmywa, rozpłukuje i on powolutku znika i zniknął. I zniknął całkiem. Jestem czysta, taka niebieskawa. Ale nie mam jednolitego koloru. Tylko? Troszkę taki krystaliczny, a troszkę niebieski. Dobrze. Wszystko jest dobrze. Tak? Tak. Wszystko jest dobrze. Jesteś w idealnym stanie teraz. Ja teraz doprowadzę do ciebie tą czystą energię. Ona cały czas do ciebie wpływa, przepływa przez twoje całe ciało. I wszystkie brudy, wszystko to, co jest niepotrzebne, szkodliwe, odsyła do Matki Ziemi. Cały czas będzie ten przepływ tej energii. Nie będzie ci brakowało w tej całej sesji w ogóle energii, bo będziesz potężna. Ja cię czynię teraz 10 razy większa i potężniejsza. Widzisz swoją wielkość? I teraz zmieniam twoją energię, która do ciebie dopływa na takie srebro wibrujące, aż iskrzące. To jest 1000-krotniejsza moc. I teraz będziesz tą mocą dysponować, a na razie teraz jeszcze w niej sobie wypoczywaj. Ja ci podnoszę wibracje do 800 Hz i teraz ty przyjmij to, jakby zaakceptuj to i poczuj się z tym. To będzie na razie twoja ta wibracja. Czujesz się dobrze w niej? Tak, lecę na wygazie białym. Dobrze, pięknie. Dobrze. Renatka, jesteś nad tym morzem. Na tej plaży sobie leżysz. Powiedz mi, jakiego koloru jest woda? Z wody wydostają się przepiękne promienie słońca. Ślicznie. Dobrze. To teraz ja przenoszę cię do tej wody i w niej cię zanurzam. Ta woda będzie cię teraz oczyszczać. Chcesz pełnego oczyszczenia? Tak, dobrze. Tak. To teraz sobie płyniesz, a ta woda oczyszcza cię ze wszystkiego. Jaką smugę zostawiasz? Czy wiesz co, ja wpłynęłam jakby w to słońce. Dobrze. Nie widzę smugi, tylko w to słońce. Ono mnie jakby oczyściło. A pięknie, słońce cię oczyszcza. Słońce w morzu. Słońce w morzu. Takie dziwne słońce. Jakieś piękna energia nowa. Co to jest? Pierwsza się z tym spotkała. Nie wiem. Słońce w morzu. Zapytaj się go, kim jesteś? Kim jesteś? Cały czas mi ten pisk w uchu przeszkadza, gdy nic do mnie nie dochodziło. Dobrze, Kasiu, zobacz. Co jest tym piskiem w uchu? Co tam jest u Renatki w tym uchu? No właśnie jak to ten, to mi też zaczęło kłuć w czole, w prawej stronie. Zobacz, co cię kłuje w czole? Coś się wbija. Dobrze, teraz chwyć to, nie chcesz tego, nie potrzebujesz. Teraz chwyć to, wyciągnij to i zobacz, co to jest. To się chciało wbić przed chwilą, to jest takie z kolcem coś. Dobrze, skąd to się wzięło? Tak jakby z czyjejś myśli, skądś ktoś nie z tego pokoju. Dobrze, teraz po śladzie idziesz do tego kogoś. Kto to jest? Czarny kolec taki. To jest jak ta pani, ta czarna pani, ta czarne włosy, co tu była. Ona ci to wbiła? Teraz kuje myśli chyba, czy coś chce. Dobrze, ja teraz daję ci potężną moc. Daj taki program, że ten kolec wraca do tej pani. I on poszedł do niej. Tak.
Nie ma już więcej powrotu. Wszystko, co będzie od niej szło do ciebie, ja teraz daję ci takie lustro przed tobą, to będzie wszystko odbijane, będzie wracało do niej. Dobrze, tak. I już jesteś całkowicie bezpieczna i spokojna. Dobrze. Teraz zobacz, co u Renatki w tym muchu jest. Widzę jakieś takie niebieskie żyłki. Renatka, ty wchodzisz do środka, do siebie, do głowy. I zobacz to ucho od środka. Co tam jest? I teraz wy dwie jesteście tam i razem użyjecie pełnej mocy, żeby to wreszcie zdemontować, zniszczyć, rozbroić i usunąć. A możesz nam wyłączyć percepcję, w której części ciała to jest? Dobrze, ja teraz oczyszczam i podnoszę całą percepcję wszystkich zmysłów do najwyższego stopnia, szczególnie widzenie. Percepcję wzroku i teraz widzisz bardzo dokładnie, jak mikroskop, bardzo wielkim powiększeniem i przybliżeniem. Możesz to oddalać, przybliżać, możesz bardziej dostrajać, tam jest taki okular. Ja i widzę. Tak, dostaj i zobacz dokładnie. Widzę takie kręcące się, jak w zegarze się takie zębatki kręcą, takie z takimi wystającymi tymi. Kręcące się takie kółko. Dobrze, weź to wszystko, wymontuj. Dokładnie wszystko. I wyjmij stamtąd. Ja się trzyma. Dobrze, ja teraz daję ci taki specjalny laser, którym to ładnie wytniesz, nie uszkadzając nic, tylko wytniesz to urządzenie, które jest złożone. Wytnij tym laserem i wyciągnij to wszystko. Takie obręcze schodzą jedna po drugiej. Dobrze, pozbieraj to. Ale one są na takim jakby, nie wiem, wystającym pręcie? Pręcie, tak. No. Też widzę ten pręt. Aż wbija mi się chyba w dziąsło. To aż od ucha po dziąsło. Dobrze, powyciągajcie to. Ty, Renatka, też masz taki laser od środka. Odcinaj to, żeby to odłączyć całkowicie. I żeby to wszystko zdemontować. Z całymi powiązaniami, podłączeniami, ze wszystkim. Dobrze. I pracujcie razem, dobrze, nad tym. Jak skończycie, to mi Kasiu powiesz, dobrze? Dobrze, sprawdźcie, żeby tam nic nie zostało. Macie usunąć całkowicie to. Jak usuniemy, rzucić do wulkanu, czy gdzie? Dobra, wrzućcie to do. Nie, do Matki Ziemi. Do Matki Ziemi. Do Matki Ziemi, Matka Ziemia to najlepiej rozpuści i to już nie będzie nigdy istniało. Wymontować wszystko. To ja to wyciągnę, że się jeszcze ten frajer. Zapomniałam twoje imię. Ela. Ela. Już to robię zapamiętam. Ela. Jesteś nad tym morzem. Jestem. I teraz idziesz po wodzie sobie. Jest bardzo ciepło, przyjemnie. Jesteś już prawie na środku tego oceanu. Ja cię teraz zanurzam. Woda sięga do kolan. Co się stało? Ja się boję wody. Boisz się wody? Dobrze, to nie. To w takim razie stoisz na wodzie. Stoisz na wierzchu na wodzie i zobacz. Jak woda, jak czujesz wodę pod nogami, twardą czy miękką? Miękką, tak wiadomo, mnie łaskotała. Dobrze, ale tak jak chodzisz tak po wodzie, to jest coś złego czy nic? Nie, ja się boję zanurzać. Aha, zanurzać się boisz, dobrze. W takim razie teraz podnoszę cię do góry, jesteś 20 metrów nad poziomem wody i widzisz wodę z góry. Jakiego koloru jest woda? Zielonkawo-niebieska. Dobrze. Putry, co nie z ciebie, słoneczko? Ciągle to są takie. Ojej. Kabel, czy co to jest? Po prawej. Ładnie świeci, mocno. To tak jakby było trochę przytłumione, tak jakby za chmurą. Dobrze, ja teraz rozsuwam te chmury. Teraz całkiem znikają chmury, widzisz pięknie czyste słoneczko. Uśmiechnięte słoneczko. Dobrze, powiedz słoneczko, że go kochasz. Kocham cię, słoneczko. Co odpowiedziało? Ja też widziałam. Że też mnie kocha.
Dobrze. Chcę, żeby słoneczko cię oczyściło. Chcę. Dobrze, to teraz chcę lecisz do słoneczka. Wchodzisz nawet skrzydełka. Wyglądał świetnie. Wnikasz do niego do środka. Ale jeszcze wyciągnę. Jesteś w środku. Siedzę w nim. Dobrze. I teraz. Słoneczko może cię oczyścić ze wszystkiego, czego tylko chcesz. Całej tej karmy, wszystkich lęków, strachów, bólów, dokładnie ze wszystkiego. Chcesz takiego pełnego oczyszczenia? Chcę. Dobrze. W takim razie, według twojej wolnej woli, teraz słoneczko cię będzie oczyszczało całkowicie. A ty się przyglądaj. Jak już będziesz zadowolona z tego oczyszczenia, to mi powiesz, dobrze? Dobrze. Dobrze. Irenka, jesteś na tej plaży, cieplutko ci, fajnie się leży. Teraz weź ręką i nabierz piasek i powiedz mi, czy on jest suchy czy mokry? Suchy. Suchy, przesypuje się, tak? Tak. Weź tak w garść, podnieś do góry, on się będzie sypał i zobacz, czy jest wiatr, czy tak wiesz, jak wiatr jest, on tak przenosi. Nie, spada ładnie. Prosto w wiatr. Tak, dobrze. Teraz sobie wstań i będziesz sobie szła na wodę. Idziesz sobie po wodzie. Powiedz mi, jakiego koloru jest morze? Do słoneczka. Szare. Szare, dobrze. A jak, gdzie jest słoneczko? Po której stronie? Czuję ciepło po lewej. Po lewej. Odwróć się do niego, popatrz prosto w słoneczko i powiedz mu, że go kochasz. Kocham cię, słoneczko. Co odpowiedziało? No to nic nie mówi do mnie. A zaświeciło lepiej albo coś? Nie. Nic. Dobrze. W takim razie idziesz sobie po wodzie. Powiedz, jakie to uczucie chodzić po wodzie? Ale jak ruszaliśmy w tym, to zaczyna i tak jak po lodzie. Jak po lodzie? Czyli nie jest miękkie, tylko jest takie... Twarde. Twarde, dobrze. Gdzie to jest? Woda jest czysta, kryształiczna. I teraz popatrz się, czy są jakieś ryby. Jest bardzo gorąco. Dobrze, ja teraz obniżam ci temperaturę ciała. Jest ci teraz chłodno, fajnie. Czy to jest, gdzie to jest? Temperatura jest normalna, 36,6. Jest ci bardzo fajnie. Irenka, woda jest czysta, krystaliczna. Popatrz się tak na pod wodę, jak tam rybki pływają. Czy są jakieś kolorowe? To mi gdzieś przyszło niżej, gdzie pływa tobie. Czy są jakieś może glony, znaczy, jakieś roślinki? Wędrować, bo tak wodało. Tak, jak jakoś bark tu. Słabo widzę bardzo. Ja oczyszczam percepcję tego wzroku i wszystkich zmysłów. Wyłuszczam szczególnie wzrok. Szczególnie. Teraz bardzo dokładnie ci dostrajam i teraz widzisz bardzo czysto, wyraźnie te rybki, które pływają, glony. I widzisz dno, piasek. Odnurzami znowu. Powiedz mi, są jakieś muszle na dnie? Czy jakiś tajnik? Tak. Czy kamienie? Kręcam ci. W lewą stronę kręcę. Wyciągam. Są, ale ja myślę, że sobie to wyobrażam, bo mam szaro cały czas. Dobrze, nie ma sprawy. Znaczy widzę, czuję rybki, widzę tak swoją wyobraźnią rybki też. Dobrze, co ja teraz zaniżam cię pod tą wodę. Jesteś 5 metrów pod lustrem wody. Ta woda ma potężną moc oczyszczenia. Chcę, żeby cię oczyściła ze wszystkiego? Tak. Dobrze, to teraz będziesz sobie płynęła. Tak, że powolutku sobie będziesz płynęła. A według twojej wolnej woli będzie teraz woda cię oczyszczała, ma potężną moc, wszystko z ciebie zabiera. Zobacz, jaką smugę zostawiasz za sobą. Szaro. Szaro, dobrze. Płyń, tak długo płyń, aż będziesz całkowicie oczyszczona. Całkowicie będziesz albo pięknym, czystym światłem, albo przeźroczysta, żebyś miała pełne oczyszczenie. I przyglądaj się, jak masz coś do usunięcia. Tam już takie trochę przypieczone, nie? Takie miejsce. Zasia, jesteś nad tym morzem. A ja nie widzę siebie. No musisz siebie widzieć. Z której strony słoneczko świeci? Chodzi o ciepło albo światło? Nie, jest takie otwarte, robię, jest to długo. Dobrze. Ja teraz policzę od 1 do 10. Jak doliczę, a dotknę cię do pierwszego oka, zaśniesz bardzo głębokim snem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Śpisz. Ja teraz będę liczył od 10 do 1, a ty wejdziesz w jeszcze głębszy sen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Śpisz. Z powrotem przenoszę cię na to morze, na tą plażę. Jesteś na plaży. Przenoszę cię tam, gdzie myśmy kiedyś byli, na tej plaży. Ty i ja, Krzysiu, Sławuś. Piękna pogoda, słoneczko, ciepła woda, ciepły piasek. Co Krzysiu ze sobą się robią? Statek. Statek. Ja mam sobie wyobrazić. Jesteś tam, czy nie? Na plaży? Muszę sobie wyobrazić. Dobrze, to wyobraź sobie. Jesteś tam? No i Krzysiu leży i Sławuś coś tam. Ale co robi Sławuś? Ja zaciągam piachę u grzebie. Dobrze. A popatrz na morze, czy jest fala jakaś na wodzie, czy jest tafla czysta, gładziutka, równa? Nie widzę tego. A... Jest słoneczna pogoda? Nie. Pochmurno? A jest jakiś wiatr? Nie. W ogóle ten piasek jest ciepły czy zimny? Nie czuję tego. Dla mnie jak energie takie. No, bo one nie są takie jakby ten... Takie ja w ogóle tak się teraz czuję, jak myślę. Jakby dziecko duszka. Że jakby z góry jestem i to widzę. Takie duszki. Jakby w górze byś była nad tym. Dobrze, a rozejrzyj się dookoła. Co widzisz pod spodem? Kim jesteście? Nie rozumiem. Dostrajam do niej. Ja się czuję tak, jakby właśnie tam była nieobecna, tylko że jestem u góry i tak. W powietrzu? No. Dobrze, a gdzie jesteś? Rozejrzyj się, bo gdzie jesteś, bo jesteś może w innym miejscu. Dostrajaczami. Słyszę, że nie jesteś nad morzem, tylko jesteś gdzieś, bo mi inaczej. Powiedz mi, gdzie jesteś. Nie mi tego powiedzieć. Czego? Róże może? Co to za róża jest? Nie ma czegoś. Jak ona jest ciemna, jasna? Tak mi się wydaje, tak by ją wyobraził. Dobrze, powiedz co widzisz. Przez na górze i właśnie przez tą dziurę na dole widzę właśnie tam Krzysia i... Czekajcie, mają uszy jak trąbki. Czyli ty na górze jesteś, to znaczy gdzie na górze? W tej róży. Dobra, to ja cię przenoszę na samą górę. Jesteś po drugiej stronie rury. Gdzie jesteś? A czy musisz tak zostawiać, żeby tak piszczało? To jakiś nie wiem, co ja bym, jak to jest, jak opisała. W takim tunelu, który wiruje tak. Dobrze. Jesteś teraz na samym końcu już tego tunelu. Gdzie jesteś? Co na samym końcu tego tunelu jest? Nie ma nic, bo jest zakręt, nie widzę nic. Dobra, to zrób ten zakręt i wyjdź. Teraz wychodzisz z tego tunelu. Co tam jest? Nie wychodzę, on jest bardzo długi. Dobra, przenoszę cię na sam koniec tego tunelu z bardzo dużą prędkością. Jesteś na samym końcu. Wychodzisz z tunelu, co to jest? To są moje opiekunowie, anioły? Ja nie wychodzę. Dlaczego? Nie wiem. Dobrze, wracasz z powrotem. Z powrotem na plażę cię ściągam. Jesteś już na plaży koło Krzysia i Sławusia. Ale nie, oni coś naprawdę dostają. Stoisz przy nich. Kotko, uszy im rosną, czekaj. To tobie uchorać, bo nie puchnąć, a nie piszczy. Dobrze, sprowadzam cię tu do ciała, jesteś teraz tu u siebie w ciele. Nie będziesz teraz sobie spała naturalnym snem. Z tym,
co widziałaś, co opowiadałaś, co wczoraj Maciejowi. Ten sen, z tym statkiem. Który tu przyleciał nad mapą? Tak. To poczekamy na Leszka. Tak. Otóż zaczęliśmy wyciągać tego pręta, Kasia, to wszystko, wyciągnęłyśmy jak aż pod łopatkę. Wyciągałam, już nie mogłam wyciągnąć, wyciągałam jakieś takie pokrywki już później. Tak. Już, tak, i wyciągałam i się pytam w końcu, skąd to jest, kto to dał. No i pojawił się statek taki płaski, szeroki tu nad Makowem. Tak. Taki jak, bo wczoraj mówiła o takim statku, widziała statek wczoraj Radka, znaczy tak. Nie widziała wczoraj i tak. Mogę się tylko rozumieć. Wtedy, co miałam ten sen. I że taki sam, ja tam weszłam do środka, byłam niewidzialna, tak. Pytałam się, kim są. Zobaczyłam takie istoty, jak takie... Jak energie takie. Tak, bo jak bardziej jak dziecko narysuje duszko, takie obłe. Tak. I pyta się, kim są, oni mówią, że dostrajacze. Dostrajacze. Zaczęliśmy się śmiać. No i dostrajacze, bo leżeli, na postać leżała, jakby operacja była nad tą postacią jakąś tam leżącą na stole. Nie pytałam się, czy to człowiek. Pytałam się o Renatkę. Tak. I powiedzieli, ja się pytam, czemu jej tak robicie, że ją tak boli? Bo ją dostrajamy. Ja mówię, ale czemu ją tak boli? Bo nie może się dostroić. Ale to czego? Co? I im się robiły takie coraz większe, takie jakby zamiast uszu mieli takie trąbki, znaczy takie, no, takie coś, no tak jak trąbka. Mm. I oni chcieli się dostroić i że to jest związane tutaj z tym, to jest związane z tym snem, co miała Renatka. I nie wiem, jakby, czy teraz na tym koniec informacji. Dobra, teraz stoi przed tobą ta istota. Jesteś w tym statku z powrotem, to są istoty. Mhm. I teraz jesteś ich panią, a oni są tobie poddani. Mhm. Będzie się ukłonić. Oni nie wiedzą, co to jest ukłonić. Dobrze. Mają cię słuchać. Wiedzą, co to znaczy, mają cię słuchać. Ty jesteś teraz ich panem. Tak. Dobrze. Powiedz im, że oni mają zabrać to urządzenie z Renatki słucha natychmiast. To jest aż w łopatce. Dobrze, spokojnie. Oni mówią, że wtedy to nie będzie połączenia. Jakiego? No, że my nie będziemy wtedy wiedzieć. Czego? Jakieś kwiatki mi się poszukają. Kwiatki. Nie wiem, coś kombinują chyba. Dobra. Powiedz im, że natychmiast mają wyciągnąć. Tu nie będzie połączenia, nie będziecie wiedzieć. Proszę zabrać w tej chwili, już. Zwijam jakieś kable. Mają wyciągnąć, słucha wszystko, ale tak, żeby absolutnie przestało piszczeć i to w tej chwili, bo... Już cała głowa, uszy, niedobrze mi. Wyciągajcie, wszystko zabierać, natychmiast. Natychmiast. Dosyć tego. Teraz w prawej ręce trzymasz taką bombę z detonatorem. Tak. I powiedz im, jeżeli za chwilę nie... Renatka nie powie, że jej nie, że przestało jej piszczeć w uszach, to wysadzisz ich wszystkich. Szybko biegają strasznie. I zbierają to wszystko. Dookoła co jeszcze są jakieś kwiatki, trąbki. Zbierają, szybko się ruszają. Jak Renatko czujesz, powiedz. Piszczy. Czemu dalej piszczy? Nic nie mówię. Wyciągnęli już wszystko? Coś tam jeszcze, jakieś wiszą kable. No to mają wszystko wyjąć całkowicie. Mają wejść do środka, wszystko wymontować i naprawić to te ucho i te wszystkie miejsca. I to na łopatce, co miała też. Takie. Też zabrać mają tam. Ja to mi wczoraj zaczęło pulsować. To jest jakieś talerze lecą z tej łopatki. Z tej łopatki to nie chcę wyjść, ja nie wiem. Mają zabrać w tej chwili wszystko, co wstawili. Ja liczę do 5. Mają wszystko wyjąć. A Renatce ma przestać piszczeć w uszach, to ich dostrajanie. Nie mają nic dostrajać, mam to zabrać. Jeżeli liczę do 5, to ich wysadzę. 1. Te wszystkie trąbki zabierzcie, wszystko. 3, 4, 5. Wyciągnęli? Wiecie, mieli tylko te trąbki, które ja widzę w postaci jakby dzwonków, kwiatków, ale to mi się po prostu przerabiają, to ich jeszcze jest, tych trąbek. Ja nie wiem, o co chodzi z tymi trąbkami. Stoi przed tobą ta istota, zapytaj się, o co tu chodzi z tymi trąbkami.
My i tak nie zatrzymamy tego. Oni nie zatrzymają? Nie, my. Dlaczego? Bo my i tak tego nie rozumiemy i tak my tego nie zatrzymamy. Dobrze, w takim razie musimy was wysadzić. Teraz bierzesz, wciskasz ten guzik, rzucasz detonator, to jest bomba implozyjna. Wychodzisz na zewnątrz, następuje wybuch, to wszystko zapada się do środka i automatycznie ściąga to wszystkie ich istoty, wszystkie ich statki, planety, wszystko w to miejsce i następują wybuchy, jedne po drugich. Oni wszyscy tam zostają unicestwieni. Jak to wygląda? Dużo tego. Wiem, że dużo. Jakby taka sieć, dalej. Dobrze, to wszystko teraz ten wybuch za wybuchem jest, wszystko do tego leci, w to miejsce. Statki, planety, istoty z całego wszechświata, wszyscy uderzają w to miejsce. Wygląda jak jakaś droga, mleczna, pełna statku. Dobrze, trudno, zniszczymy to wszystko, skoro nie rozumieją, co robią, to... To znika, to tak się wciągnęło. Zniknęło wszystko? Dymek się jeszcze taki wciąga, taka stróżka się wciąga. Czyli ci, co byli nad Makowem, nie byli dobrzy. Już jakieś śmieci zostały takie, ale to już jest, ale to są śmieci takie, już nic nie, to dalej śmieci są takie. Dobrze, ja teraz wzywam śmieciarkę kosmiczną, ona przybywa i niech to pozbiera wszystko. Wciąga takim. Tulej ma taki wciąga. Dobrze, ich już nie ma i nigdy nie będzie. Oni już nie istnieją. Dobrze. Już śmieciarka wciągła? Tak. Dobrze, dziękujemy. Ona odjeżdża. Renatka? Pisk jest jaki był. Jaki był? Tak. Czekaj, jakiś ogień jeszcze widzę. Ogień widzę. Dobrze, w takim razie to z kimś oni muszą współpracować. Tak, to nie jest chyba wszystko. Tak. Ja teraz wzywam tych, którzy biorą udział w tym projekcie i też właśnie przy Renatce majstrowali i oni teraz stoją przed tobą. Powiedz, jak oni wyglądają? Nie mogę się pozbyć tego ognia, w którym się coś pali. Ja to mam przed oczami. Dobrze. W takim razie ma przyjechać śmieciarka kosmiczna i ma to zabrać, ten ogień ugasić i zabrać go. Razem z tą tuleją taką, nie wiem. Tak, ze wszystkim, tak. I ona to wszystko zmiażdży, zniszczy, rozpuści. To niewielkie jakieś koniki polne, robaki? Co? To co widzisz, tak? No. Robaki, koniki? Ja nie widziałam. To zobacz, co to jest. To istoty jakieś? Ja zobaczyłam oko takie, ale jak bardziej jak gadzie, no ale to... Tak, takie. Widzę oko, tylko oko. Dobrze, ja teraz daję ci potężną moc. Jesteś 10 razy większa i potężniejsza, chwyć za to oko. I zobacz, kto to jest, co to jest. To też jest nadajnik jakby taki. I gdzie on był, ten nadajnik wstawiony? A też jakby gdzieś tu w Makowie. Makowie wstawione? No. W którym miejscu? Teraz widzisz cały Maków, bardzo wyraźnie, Willę Marysin, całe tutaj całą posesję. Bardzo ładnie, wyraźnie widzisz. W którym miejscu to oko? Z tej strony, co jest, co mieliśmy tę sesję na podwórku, gdzie stoją samochody. Tak. Od tej strony, nie, gdzie jest okno od jadalni, tylko kawałeczek dalej w ścianie. Dobrze, kto to oko zamontował? Kto jest jego panem? Wygląda jak takie te gadzie istoty. Dobrze. Dużo ich jest? Wszystkich, bo ja tu widzę tych, co zamontowali. Tak. Oni są... Oni wcześniej mieli większą moc, teraz mają mniejszą moc. Dobrze. Ja teraz jesteś ich panią. Oni wszyscy są twoimi sługami. Mają wykonywać twoje polecenia. Nie chcą. Co? Nie chcą. Dobra, ja teraz dawam klatkę taką energetyczną, specjalną. Tobie daję taki laser wielki, paralizator. Wgoni wszystkich do tej klatki. Wszyscy razem z tym okiem.
Jak wejdą, zamkniesz klatkę. Mhm. Weszli? Weszli. Dobra, zamknij. Zapytaj ich, czy chcą, żeby ich wysłać do słoneczka, żeby ich słoneczko oczyściło i rozpuściło, żeby już nigdy nie istnieli. Powiedzieli, że są zmęczeni. Nie chcą już więcej tego robić? Wszystko im jedno już. Dobrze, to odsyłamy ich wszystkich do słoneczka. Słoneczko ich przyjmuje, rozpuszcza i one już nie istnieją i nigdy istnieć nie będą. Mhm. Bo one tak przerosły się, zrobiły takie, takie jakby już zmutowane. Tak, już to już nie ma ich. Już jest wszystko wolne. Mhm. Dobra, i teraz zobacz, co jeszcze się dalej dzieje. Tak jest rzadko z twoim piszczeniem. Piszczy. Dalej piszczy, dobrze. Ja teraz, Kasiu, oczyszczam twój wzrok. Mhm. Daję ci takie specjalne okulary, taką, to jak lornetki, nawet bardziej jak mikroskop. Mhm. I tym przez to urządzenie teraz zobaczysz to, co piszczy. Dokładnie to, co piszczy. I teraz zobacz, co to jest. Znowu tego widzę, tego doktora, co wtedy, w tej pierwszej sesji. Doktora? Tak, bo jak wtedy się pytałeś akurat Małgosi, co ma na oku tutaj. Tak. To ja widziałam doktora ze światełkiem na czole. Dobrze. Bardzo blisko twarzy. Dobrze, piekło. Teraz jesteś potężna, 10 razy większa i potężniejsza. Chwyć go za kark tego doktora, podnieś go do góry. Tak. I zapytaj się, kim jesteś? No, wygląda jak człowiek normalnie. Dobrze, kim jest? Doktorem. Doktorem. I to ty zamontowałeś to piszczenie w uchu Renatki? Tak. Masz go wyjąć w tej chwili? Ale on jeszcze nie skończył pracy. Masz wyjąć go? Masz w tej chwili wymontować wszystko, żeby jej przestało piszeć, bo jak nie, to obok ciebie stoi teraz taka maszynka do mięsa. Pokaż mu tą maszynkę, że zmienimy go w tej maszynce. Mhm. Mhm. Wyjmuję to? Mhm. Idealnie ma wszystko przywrócić do stanu idealnego. Partacz. Normalny partacz. A nie doktor. Wygląda jak bateryjka zegaru. Wyjął wszystko. Widzisz teraz bardzo wyraźnie. Renatka też widzisz. Bardzo wyraźnie. Dziwne to wszystko tam w środku. To jest tak jakby... A dla mnie ktoś jakby, im bardziej wymontowujesz, tym bardziej ktoś podkręca piszczenie. Dobrze, to nic. On to ma wymontować całkowicie. To ma wymontować, bo to poza tym bateryjką, którą wyrzucił, niech to wszystko wrzuca tego, gdzie ma to wrzucać? Do worka, do tego kubełka, tak, do kubełka ma wszystko. Ma taką pensetę wielką, bo to... Tak, ma to wszystko wymontować. Wyciąga, ale znowu są te takie obręcze z kolcami. Dobrze, i wszystko wyciąga. Tylko ostrożnie, żeby nie zrobić krzywdy. Oczywiście, on ma to zrobić tak, jak montował. Znowu te obręcze. Ale to słuchaj, aż mi z łopatki wychodzi. Dobrze, niech powyciąga, bo on bardzo głęboko sięga. Ma wszystko wyciągać, Co możliwe, żeby tego było tak dużo? Leszku, zobacz, ile ja mam dalej tego złomu. Jest tego dużo, niech on wyciągnie wszystko. Z tego jakaś rura zrobiła. Dobrze, wszystko od nich wyciągnie do samego końca. Ja to zaczynam też w ramieniu czuć. Dobrze. Ja ci teraz daję potężną moc, coraz większą, coraz więcej energii doprowadzą do ciebie, takiej wibrującej, czystej, pięknej. Bardzo dokładnie widzisz teraz to wszystko, obejrzyj całe to miejsce, które on tam oczyszcza i wyjmuje. Wyjął wszystko, czy jeszcze nie? No jeszcze nie. To jest takie, jakby się tak, niby to robi, a to jakoś tak, nie wiem, takie oporne to jest wszystko. Dobrze, to pokaż mu tą maszynkę do mięsa, że jeżeli za chwilę nie będzie wyciągnięte, to wrzucony zostanie. Jeżeli nie wierzy, to włóż mu jedną nogę, niech mu zmiarzy, może coś zrozumie. Już mu wciągnęłam.
No, chcesz, żeby go dalej włączyć, czy będzie wyciągnąć? To jest dziwne, bo tam ona ma w maszynce, on dalej przez to lusterko gapi się tam do środka. Nie czuje nawet, tak? Nie. Dobrze, to niech w takim razie nie wyciąga tam do środka. Wyciągnij wszystko, wyciągnij wszystko już do końca. W środku, jak czujesz? Czuję ból w drugim uchu, przechodzi do szyi, do kręgosłupa i wychodzi tu. Głowa przestała mi boleć. Dobrze, za chwilę wyczyści wszystko. Wyciągaj, wyciągaj, wyciągaj. Ja mam taki obraz, jakby to było bardzo głęboko w ziemi. Takie porównanie. Tak, bo ja czuję aż tutaj głęboko. Bo tu gdzieś wszystko było bardzo tak głębinowo. Na wierzchu było mało, a w środku więcej. Dobrze. Mimo wszystko wyciągnie. Przypilnuj, żeby idealnie wszystko wyciągnął. Ty tylko przyglądajcie się temu. To czuję energetycznie, jak przez kręgosłup, bo tutaj szyjny idzie. Nie, no tak stanęła ta sytuacja. To znaczy? No tak, jest wbitych jeszcze kilka rzeczy, on tak na tym wisi z tą nogą w tej maszynce. Dobra, wyjmuj mu tą nogę, ja mu ją przywracam z powrotem całą strukturę tej nogi. No i niech rusza dalej, niech robi. Robi dalej? No, chwycił jeden taki talerz czy co i wyrzuca. Dobrze. Talerz jeden, drugi, trzeci, czwarty, leci tak. Wszystko do kubła. Talerze, talerze. Takie talerze proszone. Dobrze, ja dostarczam bardzo dużo tej srebrzystej energii. To jest bardzo potężna, mocna energia. Jesteś potężna. 10 razy bardziej potężna niż te wszystkie urządzenia i on razem wziętych. Renatka, do ciebie też doprowadzą taką energię. I też. Pracujcie nad tym. Ela, czy już oczyściłaś się całkowicie? Znaczy ja taka siedzę skulona w słoneczku. Skulona, ale oczyściło cię słoneczko całkowicie? Nie wiem, tylko się popłakałam i siedzę taka przytulona do słoneczka, jest mi dobrze, ale czy jestem oczyszczona, nie czuję tego wcale. Zobacz siebie, jak teraz wyglądasz. Czysta? Czysta? Nie. Jakiego koloru jesteś? No taka jestem ciemna. A, ciemna jesteś? Tak. Dobra, ja teraz proszę słoneczko, oczyść Elę całkowicie, żeby była czysta, przeźroczysta. Chcesz takie oczyszczenia? Ja to widzę w powiększeniu. Chcę. Dobrze, na mocy wolnej woli twoje teraz słoneczko cię oczyszcza całkowicie. Widzisz, jak wszystkie brudy od ciebie odchodzą. Słoneczko to zjada. Teraz widzę. A widzisz, właśnie o to chodziło, że trzeba było go poprosić o oczyszczenie. I ono teraz oczyszcza. I teraz ten proces już będzie trwał. Będzie tak długo cię oczyszczał, aż staniesz się idealnie czysta. Irenka? Czy ty jesteś oczyszczona już pod tą wodą? Ja mam kolor wody. Znaczy, nie ma ze mną, smug jest kolor wody. Aha, pięknie, dobrze. Ja teraz wynurzam cię na zewnątrz, stoisz bosymi nogami na tej tafli i powiedz mi, jak wyglądasz, jaką masz czystość, kolor? Ja to cały czas szaro widzę. Szaro. Dobrze, czyli chcesz większego oczyszczenia? Bo ja w ogóle widzę wszystko szare. Dobrze, nie szkodzi. To ja w takim razie i też oczyszczenia. Mogę jeszcze popływać. Dobrze, ale ja teraz przeniosę cię do innej wody. To jest taka woda czysta, krysztaliczna. Ona ma potężną moc. 1000-krotnie większą niż tamta woda, w której byłaś. I teraz wkładam cię do tej wody. Jest jakby mniej. I też sobie płyniesz powolutku, a ta woda wszystko z ciebie zabiera. Ona bardzo głęboko wnika. Wnika do twojego, do tego całkowitego wnętrza. Wszystko rozpuszcza i wypuszcza. Zobacz, jaką smugę zostawiasz. Aż czuję mrowienie. Bardzo dobrze.
pięknie. Teraz będzie wszystko rozpuszczone i zabrane. Ta woda ma tak potężną moc, że wszystko zabiera. Oczyszcza cię dokładnie ze wszystkiego. Zostaniesz tylko ty jako istota czysta. Ela, już się ładnie oczyściłaś, czy jeszcze? Jeszcze czuję takie, odchodzą ode mnie takie ciemne smugi. Jestem taka zwinięta i wokół mnie takie, no tak jakby takie kolce odchodziły ciemne. Piękne, oczyść się z tego wszystkiego, wszystko to powywalaj. Tylko płakać mi się chce. Dobrze, to se płacz, jak nie masz co robić. Tylko bierz rękami, wyciągaj te kolce i odrzucaj, żeby szybko. Dobrze. Pomagaj jeszcze słoneczkowi, żeby to szybciej się działo. Masz pełną moc, możesz sama się oczyszczać. Ja się popłaczę. Dobrze. Płacz, wypuść wszystkie emocje, energię, one nie są potrzebne. Wszystko, co chcesz wyrzucić, wyrzuć z siebie. To nie jest ci potrzebne. Słoneczko może cię oczyścić ze wszystkiego. Możesz mówić do niego, co chcesz, żeby zabrało. No wszystko zabierze. Zabierz ze mnie. Zosia, jesteś w swoim ciele. Powiedz, jak się czujesz w swoim ciele? Jak dobrze. Dobrze, teraz z powrotem przemoży. Boli mi ten dół brzucha, że... Dobrze, teraz zobacz, co cię boli w tym dole brzucha. Teraz widzisz swój brzuch, cały dół. Co tam jest? Nie mam takiego czegoś, że widzę. Po prostu boli mnie. Dobrze, to później ciebie Kasia przejrzy. Śpij sobie, wypoczywaj. To mam takie coś, że jestem moją wyobraźnią, że cały czas wiszę na górze. Gdzie wisisz? Gdzie jesteś? Tutaj jakbym, nie wiem, była w samolocie albo była, nie wiem, ptakiem. Ja nie mogę zejść na dół. Dobrze, słuchaj, ja oczyszczam twoją całą percepcję, wszystkich zmysłów, szczególnie wzroku. Ty jesteś teraz, wszystko widzisz. Takie duże wrażenie, była w samolocie i widziała teraz pola. Choćbym chciała zejść, to nie umie zejść. Nieważne, ale widzisz, znaczy zobacz dokładnie, w czym jesteś. Nie widzę tego. A co widzisz? Widzisz jakie... Pola jakie. Dobrze, czyli patrzysz przez okno, tak? Tak, jakby to było, by słowusia lecimy, to wtedy pola. Z góry, tak? A wiesz chmury jakieś? Nie. A jak jest jasno dzień? Zielone widzę, takie pulka, to kiedy oglądają takie ładne kwadraty. Dobrze. Ja teraz rozkazuję temu samolotowi, żeby on wylądował na lotnisku. I on teraz ląduje na lotnisku, kołuje, wysiadasz. Kto jeszcze jest tam z tobą? Ja przecież nie jestem na niskich, jak to mówię, wibracjach, ja takie czegoś nie widzę. Dobrze. Widziałaś przez okno, ziemię, pola, a teraz co widzisz? Tak samo. Czyli nie lądowo samo. Po prostu siedzę u góry i tyle. No dobra. To sobie tam siedź w takim razie i wypoczywaj. Jest tam ci dobrze? Nie, bo myślę o moim przodzie i tyle. O tym, co cię boli? Bo mnie z tyłu te korzonki, jest z przodu tutaj. Dobrze, zrobi to Kasia. Dobra, na razie sobie tam w tym samociku leć. Tam jest cieplutko, fajnie. Wypoczywaj sobie. Jakaś sytuacja jest. Moje anioły z mojej planety przyszły. Tak? Skanowały. Skanowały i pomagały powyciągać. Tak. No i w uchu była, w lewym uchu była taka jakby wyglądała. Pozytywka. Jak trąbka, tak od pozytywki ten taki walec. Tak. No i ja wzięłam całe łóżko wewnętrzne, wymontowałam, żeby nowe dać, bo ten, tamto odesłałam do słoneczka, dałam nowe, dobrze, żeby tam poznał i tak ten, i wsadziłam to nowe i dalej piszczy. Dalej piszczy. No cholery jasnej, co to jest? Nie wiem. Ja mam wrażenie, że ten doktor cały czas coś wyciąga. A on dalej wyciąga? No.
tak stoi i tak wyciąga i tak wypadają takie rurki i różne rzeczy. Może pisk jest stąd, a pisk jest, a całe urządzenie jest, nie wiem, gdzieś koło tyłka. I stamtąd tak, tak żeby zmylić. No on coś wyjmuje, coś wyjmuje, coś wyjmuje. Zapytaj się go, jak długo jeszcze będzie wyjmował? Jak długo jeszcze będziesz wyjmował? Długo, bo to nie zła zabawa. Bo co? Bo to nie zła zabawa. A, to ty się bawisz, tak? Gościu, my nie mamy czasu, ty sobie robisz jaja z nas. To jest jego ten... On tak robi... Znaczy to jest jego jakby... Taki jest. On tak może bez końca. Dobrze. To w takim razie zmielimy cię, bo nie mamy czasu. Jak ty bez końca możesz, to my, a my nie mamy czasu. Woli, żebyśmy cię zmieli, czy odesłali do słoneczka? Wygląda tak, jak że ja nie wiem, czy on w ogóle zauważy, że został zmielony. On jest jakiś, nie, to nie jest, to jest jakiś, nie wiem, cyborg? Co to jest? To jest takie dziwne, bo to jakby, no to no tak człowiek nie robi, nie? To takie, nie wiem, co to jest. Dobrze, zrobimy inaczej. Ja ci daję do prawej ręki taki paralizator i weź go dziabnij tym paralizatorem. Stanął. Przestał się ruszać. Jakby go zamroziło. Maszyna. Wygląda na to, że jakaś maszyna jest. No, takie obleczone w ludzkie to nie. Ciało. Dobra. Teraz drugą stroną paralizatora go naprowadzi, żeby on teraz podwójnie szybko, dwa razy szybciej, żeby wymontowywał. To jest takie przyspieszacz. Aha, no. Przyspiesza? Przyspiesza. No to niech zasuwa. I teraz tą drugą stroną paralizatora przyspiesza go jeszcze bardziej, żeby coraz szybciej. Szybciutko, szybciutko, no tak szybciutko, że prawie już nie widzę jego rąk. Bardzo dobrze. Zasuwa, 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 zasuwa. Łańcuch jakiś leci. Dlaczego to tak nie ma końca? Co to jest? Ale jeszcze mi ktoś podkręca. Także jeszcze mi... Tak. Kasiu, zobacz, kto to podkręca. To zwiększa ten dźwięk. Mm-hmm. Gdzie on jest? Teraz widzisz go, gdzie on jest. Gdzie on jest? A może, żeby powiem, po ten jakoś zwiększyć? Percepcję? Dobrze. Zwiększaj. Oczyszczam całą percepcję wszystkich twoich zmysłów, szczególnie wzroku. Jesteś teraz 10 razy bardziej wyostrzone, masz wszystkie zmysły. Bardzo dokładnie widzisz wszystko dookoła. Kto to zwiększa, ten dźwięk? Kto nim manipuluje? No znowu widzę taką, taka kula, w środku jakby ten szpara tej kuli. Tak. Co widzisz na to? Coś? Ci sami. Ci sami, tak. Co? Dobrze, ja ci daję teraz potężną moc. Weź całą tą kulę w ręce. Odsyłasz do słoneczka, słoneczko przyjmuje, rozpuszcza i oni już nie istnieją ze swoimi urządzeniami i nie mogą generować tego dźwięku. I u Renatki robi się cicho w uchu. Czekaj, bo oni jeszcze nie polecieli, jeszcze ich tak... To chwyć ich, ty masz potężną moc teraz, chwyć ich i ich przekazujesz do słoneczka. Słoneczko swoimi rękami chwyta, wchłania, zjada, one już nie istnieją i istnieć nigdy nie będą. Tak. I w ten sposób już nie generują dźwięku i u Renatki jest cisza. Nie jest cisza. Nie jest cisza. Ja już nie wiem. Ja też nie. Ale ulżyło coś czy nic? Znaczy dźwięk się nie podkręcili, tylko dźwięk się stał taki... Cichy. Mhm. Może to siada już powolutku, to musi wyciszyć się całkiem, bo oni już nie istnieją, ich nie ma. Więc nie ma komu generować ani podnosić tego dźwięku. Czekajmy, Renatko, może się ten uspokoi. Tak, a ten doktorek wyciąga te badziewie? Czekaj, czy on skończył? On jakoś tak stanął. Weź tym paralizatorem drugą stroną, przyśpiesz go, niech zacznie czyścić. Ale on robi takie żyży i znowu staje. Chyba wszystko wyjął. A, zapytaj się go, czy wszystko wyjął.
Tak, bo to wynika jakby tyle jego ruchu, ile rzeczy. Dobrze. Teraz weź go z tymi wszystkimi manelami, z tym wszystkim i odprowadź do słoneczka. Słoneczko przyjmuje, zjada, rozpuszcza, oni już nie istnieją i nigdy istnieć nie będą. Tak. Schrupane. Radka, już jest cicho? Nie. Ale jest dużo ciszej? Nie, jest podkręcony na full, tylko wróciło do tego takiego stałego. Stałego? Mhm. Stałego piszczenia, ale nie na full. Nie na full, ciszej jest jednak. Mhm. Czy jest ciszej? Nie mam już pomysłu, co tu zrobić. A tam w łopatce, w tym to się już nie boli. To nie. Zeszło? Zeszło. No to dobrze, to tyle przynajmniej. Dobrze, wiesz co, Kasiu? Chciałem, żeby nie coś takiego. Teraz przyszedł do mnie Zosia. Zobacz, co ją boli tam u dołu brzucha. U dołu brzucha, co ją boli? W krzyżu coś ją boli. W coś widzę różowe. Jaki stan zapalny? Mhm. I gdzie to jest? W którym miejscu jest to centrum? Znaczy ja to widzę jak tam, gdzie są pod pępkiem, gdzie są jelita. Co tam jest? Zobacz. Nawet takie ciemniejsze miejsca są jeszcze. Pozbieraj te wszystkie miejsca, oczyś to ładnie. Masz teraz potężną moc, masz takie specjalne narzędzia. Weź wszystko, pozbieraj, oczyś, ponaprawiaj te miejsca. Ja ci daję taki laser białego światła i tym laserem to wszystko pięknie ponaprawiaj. Ej, a no nie wiem, ale ja bym wymieniła tę jelitkę. No to wymień. Weź całe wymień. Mm-hmm. No, takie czarne są. Czarne były na dole, no. Wkładę je w laboratorium, wyciągam nowiutkie, takie różowe, ładne, tak. Czyściutkie. Tak. Za szybko się poddają. Tam to oddaję do słoneczka. Dziękujemy im. Słoneczko przyjmuje, rozpuszcza, już nie istnieje, nigdy istnieje, będzie razem z tymi programami. Tak. Nowe zamontuj. Nowe zamontujemy. Coś mi wybiło. Co? Nie wiem, coś mi wybiło. Z czego? Nie wiem, tak dziwnie mi. Tak mi jakby mi ktoś zdjęcie zrobił. Dobrze. Podłączyłaś tę jelitę? Tak. Przyjęło ono już jakby funkcję. Świeci ładnie. Jasne jest. Dobrze, a teraz zobacz, co tam od kręgosłupa, od pleców. Ja widzę właśnie takie coś, jakby taki ten... jak to powiedzieć, taka łapka metalowa, czarna. Co to jest za łapka? Tak trzyma tam. Chwyć tą łapkę, zdejmij ją i zobacz, czyja ta łapka jest. Może takie coś, takie jak dziwne to jest, no nie wiem. Niech się pokaże ten czyja, kogo to jest, ta łapka. Stoi taki cień. Cień, dobra, chwyć ten cień za kark, podnieś do góry, jesteś 10 razy większy, potężniejszy od niego. Zapytaj go, kim jesteś? Kim jesteś? No tak zwiąd. Co? Tak zwiędną, taki jest. Zwiędnięty. Dobrze. Jest. Smutkiem, chorobą, bo to nie jest urządzenie, to jest jakieś takie, jakby coś tak naszło, taka narość, nie wiem. Dobrze, zabierz to wszystko stamtąd i teraz przekaż to do słoneczka, słoneczko to przyjmuje, rozpuszcza, to nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. Teraz do prawej ręki doprowadzać takie wiązkę pięknego, czystego światła, bardzo dużej mocy. Teraz dezynfekuj to, oczyść, ponaprawiaj wszystko. Naprawiaj całą tą jamę brzuszu. Zobacz tam przy okazji jej przydatki, czy wszystko jest dobrze. Użyj tego światła do oczyszczenia, do naprawienia wszystkiego. Znowu jest taki pajączek. Gdzie? Też tam jakby na tych kobiecych. Dobrze, to weź go
oświeć go tym światłem, rozpuść go i napraw to wszystko. Nie chcę to się rozpuścić. Dobrze, to weź to, wymontuj. Masz teraz skalper, wytnij to wszystko ładnie. Ale to jest powrotne. Dobrze, to wytnij to całe. Masz teraz taki specjalny laser. Wytnij pięknie na wszystko, tylko to, co chore, wytnij. Wyjmujesz to, oddaj to do słoneczka. Słoneczko to przyjmuje, rozpuszcza, to nie istnieje i nigdy istnieć nie będzie. A teraz to miejsce zaszyj i tym światłem ulecz, żeby się zamknęło i zamknij aurę. Ja widzę cały czas tą czarną plamę. Dobra, ja teraz doprowadzam stokrotnie większe światło i tym światłem, tym laserem teraz weź i tą plamę całkiem przetwórz ją na światło. Tak ją wybarw, żeby była światłem. Troszkę się zrobiła jaśniejsza. Dobra, to tysiąckrotnie moc światła. I teraz to przecieram. Jaśniejsza, ale jeszcze moc większą. Dobrze. Jeszcze. Ta plama się zrobiła teraz srebrna. Dobrze. To 5000-krotnie więcej. Jeszcze. Jeszcze. Jeszcze 10000-krotnie zwiększam moc. Jest teraz bardzo potężne światło. A ty sięgaj jak najgłębiej, wyczyść wszystko, żeby razem całkowicie to wszystko wybarwić. Na razie jest srebrne. 50000-krotnie więcej. Większe światło daje i teraz ładnie to ma się całkiem zamknąć, to zniknąć, wyparować ma to. Zaczyna znikać. Ma zniknąć całkowicie. Rozpuścić się, zniknąć i już więcej nigdy tego nie będzie. Takie poszczególne plamki takie. Dobrze, wszystkie plameczki, wszystko pousuwaj. Znika, tu znika, czapka, tu znika. Można to jakimś, nie wiem, światłem teraz tak jakoś razem, żeby to wzmocnić tak trochę? Dobrze, teraz dostarczono ci takie specjalne światło i teraz weź to wzmocnij, pozamykaj aurę, napraw. Jak będzie idealnie, to powiedz. To w środku już jest takie jaśniutkie, ładne, tylko jeszcze tak dookoła jest ciemno. Dobrze, to teraz tym światłem właśnie dookoła to wszystko oczyść, wszystko pięknie, żeby absolutnie było jednego koloru wszystko. Ja zwiększam moc tego światła. Schodzi tylko, nie tak szybciutko, ale schodzi. Dobrze. Oczyści się tylko powoli. Dobrze. Ja doprowadzam coraz więcej do ciebie takiej energii czystej, twojego światła. Wypełniam ciebie, wzmacniam, ty jesteś znowu potężna, 10 razy większa, potężniejsza. I pięknie to oczyść wszystko. Ja oczyszczam percepcję wzroku i widzisz wszystko dokładnie, nic się przed tobą nie ukryje. Tam wszystko u niej znajdź. Wszystko tym laserem wypal, wyświetl, napraw to, powycinaj, załataj i światłem to wszystko pozamykaj.
Dopilnuj tego. Coś jak przestało cię boleć? Ile jesteś już oczyszczona? Jestem takiego koloru jak słońce. Jestem częścią słońca. Pięknie, to ładnie jest. Jesteś zadowolona z tą koloru? Tak. Dobrze. W takim razie teraz chciałabym, żeby cię przenieść tam, gdzie jest twoje najwyższe ja. Tak. Dobrze. Ja cię podziękuj słoneczko. Za to, dziękuję ci słoneczko, że mnie oczyściłaś. Tak, powiedzmy, że go kochasz za to. Bardzo, bardzo cię kocham. Dobrze. Ona mnie też. Tak. Uśmiecha się do mnie. Dobrze, ja teraz zabieram to ciebie i przenoszę tam, gdzie jest twoje najwyższe ja. Najczystsze, najwyższe ja. Gdzie jesteś i kim jesteś? Szukam się. Dobrze. A gdzie się szukasz? W czym? Gdzieś u góry, w przestworzach, takiej błękitnej przestrzeni. Jesteś tam? Tak, ale ja siebie nie widzę. A czujesz siebie, że tam jesteś? Jak czujesz, że kim jesteś tam? Kiedy ja właśnie nie czuję. Tylko oczy takie, tak jakby oczy szukały. Jakby oczy widziały coś, tak? Tak, same oczy. Jak myślisz, kim jesteś tam? Muszę się zapytać, kim ja jestem, bo ja nie wiem, kim ja jestem. Ciągle tylko te oczy widzę. To są twoje oczy? Czy nie? Nie, one są takie ciemniejsze od moich. Dobrze, ja ci teraz daję potężną moc. Jesteś 10 razy większa i potężniejsza. Chwyć prawą ręką te oczy. I teraz zapytaj się, kim jesteście? Kim jesteście? Tak, tak, wyrusza tą wodę. Nie, ufolutkiem? Nie. Ja cały czas mam wrażenie, że jestem jakiejś innej planety. To zapytaj się, jaki związek mają te oczy z tobą? Jaki związek mają te oczy ze mną? Ta woda? Dopuszczamy jeszcze czystej. Takiej krystalicznej, czystej. Jeszcze jest ciemno. Cisza. Jeszcze jest ciemno. Nie wiem, nic mi nie przychodzi do głowy. Jeszcze. Tylko tak się zaczynam dusić. Co? Zosia się zastanęła i Znaczy coś mi tak, tak jakby mi coś do gardła wchodziło. Chwyć to mocno. Ja się nie zgadzam, cokolwiek wchodziło. Chwyć to mocno w rękę, to co by próbował ci wchodzić i zobacz, co to jest. To te oczy. Wchodziły ci do gardła? Tak. Dobrze, to teraz ukręcił łeb. Ukręcił łeb za to, że wchodziły ci do gardła bez twojej zgody i wiedzy. Kręca wam głowę. No i już. I teraz co się dzieje? Co to są za złote rzeczy? Co to za paszkwil? Jak to wygląda teraz po ukręceniu głowy, jak to nie żyje? Nie wiem, teraz widzę jakiś taki trójkąt jasny. Taki, no taki, ale taki zimny kolor ma. Taki niebieskawy, ale zimny kolor. Tak jak kryształ, tylko że taki, on jest taki odpychający. To znaczy takie to światło jest takie zimne, jak kojarzy mi się z królową śniegu, o coś takiego. Zapytaj się ich, kim są. Kim jesteś? No, no tak jakby to był lód taki, no dobrze. Nie wiem. Ja ci daję potężną moc, jesteś 10 razy większa i potężniejsza. Chwyć to i wstaw to do słoneczka. Razem z tym paszkwilem. Przenoszę cię do słoneczka. Słoneczko przyjmuje, rozpuszcza, to już nie istnieje. I to tak się skrapla. Dobrze. No i dobrze, że rozpłynęło się już. Zobacz, czy jeszcze coś tam w tej okolicy jest? Widzę tylko słońce. Dobrze. Jesteś wolna? Spokojna? Tak, czuję się tak lekko. Dobrze. Czyli uwolniłaś się od jakiegoś paszkwila, wygląda na to. Dobrze, teraz słuchaj, teraz widzisz swoje ciało, zresztą wszystkie ciała fizyczne, swoje i zmysły. Powiedz mi, jakiego koloru jest twoje ciało?
Błękitne. Czy są jakieś na nim plamy? Ciemne albo jakieś? Mhm. Nie, no takie sympatyczne to jest. Aha. Zobacz teraz na swój brzuch w splocie słonecznym. Czy tam są jakieś ślady? Jakichś ciemnych energii albo coś? Proszę bardzo. Znaczy jakieś takie niteczki jeszcze. Dobrze, pozbieraj te niteczki wszystkie, powyciągaj wszystkie i odeślij je do słoneczka. Odsyłam was do słoneczka. Słoneczko przyjmuje, rozpuszcza się na stronę i nic nie będzie. Czyli nie ma żadnych śladów tam. Jeszcze. Co jeszcze? Jeszcze. Pozbieraj, wszystko pozbieraj. Ja ci teraz daję taki specjalny magnes i ty pozbieraj te wszystkie niteczki. O, jak on ciągnie. Dobrze, niech on to wszystko wyciągnie. One są takie coraz cieńsze, jaśniejsze, no ale są. Dobrze, powyciągaj wszystkie te, żeby nie było żadnych powiązań. I tak jakby mi z nóg wyciągały. Dobrze, usuń to. Ale jeszcze. Takie szare coś. No, ja to widzę. Dobrze, powyciągaj to wszystko i wszystko później do słoneczka odeślesz. Dobra, o, trochę tego jest. I ręka oczyściła się. Tak, ale ja już chyba muszę wstać, bo już nie mogę uleżeć. Dobrze, ale oczyściłaś się wtedy pod tą wodą na... Chyba tak. Dobrze, pięknie. To możesz wstać, jeżeli musisz wstać. Nie mogę uleżeć już. Dobrze. Ale dobrze się czujesz? Tak, tak. Pociągałaś? Jeszcze. Dobrze, ja One są coraz jaśniejsze, cieńsze. Ja wzmacniam teraz moc tych tego magnesu. Tak od palców, od nóg mi to wyciąga. Stokrotnie zwiększam jego moc. On ma teraz potężną siłę, że to wszystko bardzo szybko wyciąga. Co się skończy? Ale tego jest dużo. Dobrze, to wyciągaj wszystko. Tak jak wosk schodzi coś. Ściągam takie te... Nawijała się, że jesteś szczuciutka. Czy takie mrowienie mi przeszło, ale ja siebie nie widziałam, ja widzę cały czas szary. Nic nie widziałam. Szary. Ale czułaś, że coś... Tak, mrowienie całe w całym ciele. Dobra, jutro powtórzymy już tego z tobą. Jak się czuję? Może ten dom boli od tyłu? Nie wiem, bo się tam Kasia patrzyła. A ty koronku się odprowadzi. Zaraz, na razie czyszczę stopy, bo... Sadziła jodowany kompakt. Świetnie, do tej pory. Okazało się, że na stopach zostały złote buty. No, wyobraź sobie, postawiła Zosię pod trzeba zdjąć. A Zosia cała oczyszczona, ale w szpilkach. A ja się pytam, Zosiu, co to za buty? Muszę je mieć. Nie, ona nie musi ich Wiem, ale zgodziła się ściągnąć. Dobrze. Ściągnęła budki i się okazało, że... A teraz ja się widzę z trzema guziczkami z przodu. To znaczy, jak widzisz... No tak jak miała sukienkę zapinaną na trzy guziki. Jakiego koloru ta sukienka? Sukienka jest jaśmisieńka, natomiast guziki są... No prawie czarne. Trzy takie duże guziki na cztery dziurki. Dobrze, teraz ja zmieniam kolor tych guzików na różowe. Może tak pod wodospad tak wystawić te nogi? No i są różowe. No i tak, jeżeli ma być ładna sukienka, to niech będą różowe. Dobrze, i będzie różowa moc ich. No, dobrze. Leczniczą z apteki. Powiedz mi, czy chcesz coś usunąć? Wyrzucić siebie, jakiś problem rozwiązać. Już stoi na takim dywanie. To znaczy chciałabym moją najbliższą rodzinę, czy moich synów, moje wnuki, moją synową, zobaczyć, oczyścić. Nie wiem, czy ja muszę mojego męża, ale zależy mi, żebym miała dobry kontakt z moją najbliższą rodziną. Dobrze, słuchaj, to umawiamy się tak. Ja teraz do ciebie doprowadzam czystą, piękną energię twoją z najwyższego ja. Ona wchodzi przez czakrę korony, wypełnia cię całe wnętrze. Ja podłączam cię pod Matkę Ziemię. I ta energia wypłukuje z ciebie wszystkie brudy, choroby, jakieś fantomy. Wszystko wypłukuje, to wszystko idzie do Matki Ziemi, a ty stajesz się czyściutka i świetlista. Ja robię taką osłonę całą na ciebie, że nikt i nic nie może się do ciebie przyczepić. Ty masz teraz
stukrotnie większą energię niż jest potrzebna. To jest po prostu potężna, wielka, potężna istota. Teraz pójdziesz do swojego domu i pooczyszczaj całą swoją rodzinę, porozmawiaj z nimi najpierw, żeby to wszystko za ich zgodą zrobić, dobrze? Cały dom. To jak się mam zapytać mojego syna Maćka, czy mogę go? Tak, musisz pytać każdą istotę, rodzinę, którą chcesz. Zapytać, czy chcesz. Maćku, czy chcesz, żebym cię oczyściła? To jeszcze pociągnę, bo to ma jeszcze jakieś tam... Słyszę, że tak. Dobrze, to oczyść go całkowicie. Masz teraz Maćku, oczyszczam cię całkowicie z twoich problemów, trosk. Chcę, żebyś był szczęśliwy i no wszystkiego dobrego ci życzę. I już tak jest. Widzisz, jak jest piękny, świetlisty. I następny. Adasiu, czy mogę cię oczyścić? A Adaś jest bardzo chętny. Dobrze, oczyść go całkowicie. Adasiu, oczyszczam cię ze wszystkich twoich chorób, stresów, napięć i chcę, żebyś był szczęśliwy, kochany przez swoje dzieci, żonę i cały świat. Dobrze, i już tak jest. Anita, chcesz, żebym cię oczyściła? Chcę. Anita, oczyszczam cię ze wszystkich trosk, zmartwień, chorób, o ile masz, bo nie wiem, ale chcę, żebyś była bardziej radosna i przyjazna w stosunku do mnie, bo ja naprawdę bardzo dobrze ci życzę i chcę zawsze być dla ciebie wsparciem. Już tak jest. Jest pełne oczyszczenie, pięknie. Lenka, chcesz, żebym cię oczyściła? Chcę, babciu. Lenuś, życzę ci, żebyś zawsze była taka pogodna, radosna i szczęśliwa. Piotrusiu, chcesz, żeby cię babcia oczyściła? Tak, zgadza się. To Piotrusiu, życzę ci, żebyś był zdrowy, radosny i szczęśliwy. I już jest piękny świat. I jeszcze mogę zobaczyć, gdzie jest mój tata, który zmarł w marcu. Tak, dobrze. Przed tobą teraz jest mój tato, który zmarł. Przywitaj się z nim. Bierzemy tu. Witaj, tatusiu. Widzę, że jesteś taki smutny, ale widzę go w takiej mgle. Zapytaj go, dlaczego jesteś smutny? Dlaczego jesteś smutny? Bo tęskni za nami. Tak, ale ty już należysz do innego świata. Ty już należysz do innego świata. Zapytaj się go, czy chcesz, żeby go przeprowadzić do tego świata, do którego należy. Czy chcesz, żeby cię przeprowadzić z tego świata, do którego należysz? Tak, chcę. Dobrze, ja teraz wzywam jego przewodnika duchowego. Jego przewodnik duchowy teraz jest przy nim. Bierze go za rękę i zaprowadzi go do tam. Uśmiechnij się. Odeszli? To już z góry schodzi. Tak, że teraz pomogłaś tatusiowi, żeby sobie poszedł do swojego świata i był szczęśliwy. Bo tak mnie to męczyło. Wiesz, dlatego cię męczyło, bo on chciał, żebyś mu pomogła. Zasia, jak się czujesz? Poszli? Tak. Pięknie. Komu jeszcze chcesz pomóc? Czujesz coś? No ja mam jeszcze moją mamę. Żeby tak, no żeby jej się lżej żyło, no masz 93 lata. Tak, chcę ją oczyścić. Dobrze, masz teraz pełną moc. Mamusiu, chcę, żeby cię oczyścić. Tak, jest bardzo chętna. Dobrze, oczyść ją. Mamusiu, oczyszczam cię ze wszystkich trosk, swoich chorób, żebyś nie musiała brać leków. Z całej karmy możesz oczyścić. Z całej karmy i żebyś się cieszyła swoim życiem, nami, tym, no żebyś była, żeby tak pełnią życia, ile jeszcze możesz, żebyś była z nami szczęśliwa. I już tak jest. Zapytaj się mamy, jak długo jeszcze będzie z wami? Mam się, jak długo jeszcze będziesz z nami? Mówi, że 3 lata. Dobrze, pamiętajcie, żeby to wykorzystać, żeby otoczyć miłością, radością, tak, opieką.
dobrze, ale jest oczyszczona i w ten sposób będzie bardzo fajnie mogła sobie przejść tam, gdzie trzeba. A jeszcze mam problem z teściową, która mnie tłamsi niszczy, to właśnie przez nią byłam, tak, jestem, byłam taka chora. Dobrze, teraz to przed tobą stoi twoja teściowa. Oj, taka zgarbiona staruszka. No, powiedz jej, że ją kochasz. Kto to mówi? A nie, nie mogę tego powiedzieć. Jeżeli tego nie powiesz, jeżeli jej nie podarujesz, to i ona tobie nigdy nie podaruje. Chcesz się dalej męczyć z nią? Nie chcę. Ona jest nieświadoma przecież. Ona to, co robiła do ciebie, to ona była nieświadoma. Powinnaś jej wybaczyć jako osoba świadoma. Mamo, wybaczam ci, kocham cię. Nie chcę. Ale to mówię naprawdę z wielkim wysiłkiem i... Nie jest to tak z serca, no. Nie potrafię. Co ona powiedziała? Tak smutno na mnie spojrzała. Co? Więc wybacz jej z serca, dlatego że ona ci nie chciała robić tej krzywdy, ona jest nieświadoma, nie możesz mieć pretensji do nieświadomej osoby. Mamo, kocham cię. Wybacz jej tak z serca, naprawdę, i to jest potrzebne, i tobie. Mamo, kocham cię. Powiedz, wybaczam tobie, wybaczam sobie. Wybaczam tobie, wybaczam sobie. I proszę cię, wybacz mi. I proszę cię, wybacz mi. Tak uśmiechnęła się lekko, no, tylko tyle. Przytul ją do siebie. Przytul. Powiedz, że chcesz, żebyście już teraz tych reszty, jak to jej dni, czy tam lat, miesięcy, żebyście żyli w zgodzie, w miłości, w szczęściu. Chcę, żebyśmy my obie i Andrzej i cała nasza rodzina żyli przez lata, no nie wiem ile będzie jeszcze żyła, przez ten twój ostatni czas, żebyśmy byli szczęśliwi, zgodni, żebyśmy razem wspólnie spędzali radośnie czas, a nie, no tak. A czy jeszcze mogę zapytać, jak długo jeszcze będzie z nami? Jak długo jeszcze mama będzie z nami? Wierzę, 2 lata. Dwa lata, to jest dobrze, że ją... Zapytaj się, czy chce, żebyś ją oczyściła całkowicie. Czy chce mama, żeby ją oczyścić całkowicie? Tak, chcę. Oczyść ją. Oczyszczam mamę ze wszystkich chorób, choroby oczu, nóg. I życzę mamie, żeby mama była pogodną, radosną, żebyśmy po prostu byli szczęśliwą rodziną, żebyśmy spędzili ten ostatni twój czas tak miło i sympatycznie. Już jest teściowa cała, świetlista, czysta, oczyściła się całkowicie. O, jaki kamień w serce mi spadł. Rozumiesz teraz, że to ciebie dotyczyło? Dla mnie to było bardzo ciężkie. No ale w ten sposób kamień serca spadł. Naprawdę, tak, czuję taką ulgę. Wiesz, jak to warto wybaczyć? Że zaraz się popłaczę. Możesz zapłakać, jak nie masz co robić. To już mogę? Tak, możesz płakać. Leszko, my tu mamy problem. Ale już, to ty sobie tutaj popłacz, uwolnij się z emocji. Tak. Znaczy nie mogę coś wytrzymać, nie wiem czemu. Ale Zosia jest, mamy Kasia. Dobrze, Kasia, doprowadzam do ciebie teraz czystą, piękną energię, srebrną, bardzo wysoką energię, skumulowaną 50-krotnie. Ona wpływa teraz przez czakrę korony, wypełnia całe twoje wnętrze, podnoszę twoje wibracje do 2000 Hz na każdą komórkę. Zaczynamy wibrować, ty stajesz się coraz mocniejsza, potężniejsza. Jesteś teraz 10 razy większa i potężniejsza. Zobacz, kto cię tak osłabił. To co wyjęłam Zosi. Co to było? To jest taka, była taka rozgwiazda. Potem była rura. Rura. Kto to założył? Powiedział, że jest szpiegiem, ma ciebie szpiegować. Ma mnie szpiegować? Tak. Taka rura i podpięcie, tylko wyjęłam całą rurę, ale zostało w Zosi wtyczka. Dobrze, momencik, teraz tak, jeżeli on jest szpieg, to mu kazał szpiegować. Kto jest jego panem? Jakiś taki cwany. Dobra, stoi ten cwaniak przed tobą, teraz jesteś 10 razy większy, potężniejszy od niego. Chwyć go za kark, podnieś do góry i zapytaj, kim jesteś.
znowu widzę oko. Dobra. Ja też oko. Ukręć mu łeb. Masz potężną moc. Skręć go tak, zmiaż go i on już jest flak. Nie żyje. Koniec. Jest flak, ale oko się rusza. Dobrze, to teraz go odsyłasz do słoneczka. Słoneczko go zjada, rozpuszcza. On już nie istnieje i nigdy istniał nie będzie. Dobrze. I teraz... Oko jest smocze. Co mam? Smocze. Smocze. Dobra, już nie ma gada. Teraz... Wypaliło się. No widzisz? No i ten sposób jest koniec po cwaniaku. Ale Zosia jeszcze tam... Ma te wtyczki. Dobrze, dobrze, już momencik. Wracam do tej wtyczki. Teraz tak, ja oczyszczam twoją percepcję wzroku, wzmacniam cię, jesteś teraz potężna, mocna. Daję ci wszystkie narzędzia i pełną wiedzę masz na ten temat, jak wymontować wtyczkę. I teraz wymontuj ją. To jak hydraulika. Te szpicle nawet do mojej żony wchodzą, żeby tylko... Coś za cholerny ten. Gady wstręt. No wyciągnęłam, to wygląda jak takie wyrwałam jak ząb z ciosu. No wyciągaj wszystko. Ja do prawej ręki doprowadzam takie piękne światło Zosi, z jej najwyższego ja. I teraz oczyść to zdezynfekuj, pozamykaj, odbuduj te wszystkie tkanki, wszystko. Zdezynfekuj i wszystko pozamykaj, aurę zamknij. Wszystko się goi, 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 goi. Takie różowe, ładne. Różowe, tak. Takie ciałko. Tam to wypada, wyrzuca. Tak, bo naprawię wszystko. Ja doprowadzam coraz więcej energii. Masz tyle energii, ile potrzebujesz. Wszystko możesz pięknie ponaprawiać i zrobić. Zosiu, jak się czujesz tam w plecach? Nie, może mi się podle leżenie. Może też boleć. Zobaczysz, Zosia, jak będzie później. Za chwilę. Myśmy to wyjęły, a... Rozgwiazda, słuchaj, szła aż do głowy. Do głowy, do zębów. Do zębów. Co za frącowaty świat. Co to jest? Bo to wyglądało tak, aż wiesz, z nóg jak takie, jak po kamieniach rosną takie, wiesz, takie... To kto widziało? Takie macki. Rozumiem tego. Kto to wszystko daje? Kto to wysyła do cholery? Ale to mi... To mnie wywalało strasznie i... Wcześniej wyrzucało cię. Tak. Dwie pytały się. Zdjęcie mi robiło, a jeszcze Renatka też miała oko zablokowane, a wywaliłyśmy to już bez dyskusji. I, tak. I pytałeś się, kim jest, ona nie wie, że ja się też pytałam, on mówi, że szpiegiem. Czyli szpiegować cię. Co za cholerstwo. Poszło już. A jest lżej, zrobiło się dobrze. Bo... No właśnie, no bo akurat w tym momencie. Dobrze, czy jeszcze coś tam Zosi widzisz? Przejrzyj teraz wszystkie ciała, przeskanuj ją. Ja ci daję teraz, oczyszczam twoją percepcję wszystkich zmysłów i wzroku. Zęby. Co zęby? Z zębami to. Co się dzieje? Jakoś tam widzę tak jakby, tak żeby je przeczyścić. Dobrze, to weź przeczyść. Masz pełną wiedzę na ten temat, co trzeba zrobić. Weź narzędzia z apteki, przeczyść zęby, ponaprawiaj. Wyleć. I potem zwróć uwagę, coś mi nie tak jest na rękach, do dłonie. Teraz zobacz. A zobacz teraz, bo ja coś dziwnego zobaczyłam z jego. Co zobaczyłeś? Czarne? Ale jak się czujesz? Bardzo dobrze. Dobrze. Mogę już wstać? Chcesz sobie jeszcze poleżeć, czy chcesz wstać? Chcesz wstać? Nie, chcę wstać. Dobrze. Mam tyle energii w sobie, że po prostu leżenie mnie męczy. Super. Ja policzę teraz od 1 do 10. Ty się wybudzisz, będziesz tu i teraz. Będziesz się bardzo dobrze czuła. 1, 2, 3. A, będziesz pamiętała całą sesję z najdrobniejszymi szczegółami. Wszędzie, gdzie byłaś, co robiłaś, wszystko będziesz pamiętać. I to będziesz pamiętać zawsze. Bo jestem słoneczko. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jesteś tu i teraz. Otwórz sobie oczy, przejdź uważnie kontrolę nad sobą. Jaka lekka. Dziękuję bardzo. Dobrze, proszę. Przepuczamy. I jeszcze szorujemy i puczemy. I to z boku jakoś nie chcę. Nie chcę zejść. Taka żółta, nie? Ja teraz doprowadzam taki laser. Tak. Srebrnego, pięknego światła. To jest potężną mac. Ma 10 razy mocniejszą niż ten brud. I to co jest tam jest na tych zębach. I teraz tym laserem pojedź po tym, od razu się bielutkie robi wszystko. Od razu. Wyczyść pięknie.
No, opuszczone było. Nie tak od razu. Nie. Ja wzmacniam moc. Ja wzmacniam moc tego lasera. Coraz mocniej. Stokrotnie. Szczoty mi puściły. Tak. Tysiąckrotnie. I bok jeden. Bok. Jest czyściutki. Świeci. No, złaś. Co to dzisiaj takie oporne? Strasznie. U Zosi wszystko jest tak ciężko, nie chcę schodzić. U ciebie też było. Co dzisiaj oporne? W ogóle nie wiadomo, co się dzieje. Przecież nigdy nie masz takich problemów. Popatrzcie, ale przeze mnie tutaj wchodzą ci. Kto wchodzi? No te oczy tych wszystkich. I dalej mnie oklaplowują. Nie. A dlaczego mówisz, że przez ciebie? Nie. Ja teraz biorę taką klatkę specjalną. I ta klatka ma taki program, że wszystko, co się będzie zbliżało do ciebie, będzie wpadało do tej klatki. I ta klatka będzie wszystkich aresztować. Tak. No i teraz ta klatka koło ciebie będzie zawsze stała. Jakby będzie gdzieś szła, ona będzie szła koło ciebie. Ona ci nie będzie przeszkadzać, ale będzie aresztować wszystko to, co do ciebie się zbliży. Dobrze, widzę ją. Pięknie. Ona, to jest specjalna klatka. No dalej nie chcę zejść z tego. Jest tak jeszcze, nie? No jeszcze wziąłam taką wodę, taką, wiesz, też czyściutką, żeby przepłukać takim strumieniem. To już jest dużo więcej, lepiej. Mhm. Ona się wypluła tą wodę. Mhm. Ale jeszcze jakieś tak te... Już nie ma tej czerni, ja już tej czerni nie widzę. Też nie. Ale nie ma super bieli. Są zęby, ale żółte. Dobrze, to może ja dam teraz kwasek cytrynowy. Kwaskiem cytrynowym oczyści, bo kwasek cytrynowy ponoć wszystko wyżera. Kwasek cytrynowy z sodą chyba, oczyszczoną. Oczyszczoną, ja dobra, myję. Zmieszaj i przeczyj. Ja myję sodą zęby. No puszczam. Puszczam. Zależy na to, z drugiej strony. Nie, już biorę szczotę, szczotę. No ja biorę z jednej, wymyłam już. Dobrze, już ci pomagam. Szczot? No on już biorę. Biorę obileju, no tak. To soda. Ładne, przyszłe. Zerknij jeszcze na jej ręce. Coś mi się na dłoniach, rękach tutaj. Coś jakbym czuła, że coś jest tam. No coś mi tam nie gra na tych rękach. Tutaj. Ja widzę, by było spuchnięte. Teraz z apteki bierzesz taki żel, taki specjalny żel, on nasączony z takimi właśnie lekarstwami, jakie jest potrzebne na to spuchnięcie. I owiń te ręce. Ten żel wnika do środka. Tak, on jest taki chłodzący. I on zabiera wszystki ból, spuchnie liznę. I już jest staje naturalny. I obwijam. Tak, one się zrobią takie wysmukłe teraz. Ręce mi się zrobią. Jeden poproszę, to jest czarny. No. Coś jest czarne, bo dłonie są piękne, smukłe, a jakby ostatnie palce zanurzone w czymś czarnym. Jeszcze. Nie rozumiem. Dwa palce ma czarne. Dłonie są piękne, już smukłe, ale dwa palce ostatnie są czarne. Dobra, teraz masz pełną wiedzę, dlaczego one są czarne, bo co się dzieje, co jest przyczyną. Nie wiem, jak zaczęłam się pytać, to tak schodzi. Dobrze. No nie wiem dlaczego. Słyszałam chore. Chore. Dobra, to oczy się światło, doprowadź światło, żeby to szybciej zeszło, rozpuść to światło, tą chorobę. Tak, rozpuść jakiś taki, tak jakby taka woda spływała. Schodzi się w która ręka. Która to jest? Ja czuję prawą, ale... Prawa? Prawa czy lewa?
Ja tu widzę jako prawą, ale nie wiem. Ja to jest odwrotnie, bo lewą ma chorą. O, ja czyli odwrotnie to widzisz, Kasia. To no, ja a ja tą tak właśnie widziałam. Mogę widzieć odwrotnie? Tak, możesz widzieć odwrotnie. Czyli już teraz będziesz wiedziała, że Zosię widzisz odwrotnie. Może to już ta lewa to jest prawa. Nie. Nie. Tu chodzi o to, że można widzieć albo od przodu, albo od tyłu. I to jest tam, wtedy jest, może być problem. Ale jak zawsze się sprawdzi, to... Aha, aha. No jeszcze takie, już jest jaśniej, jeszcze trzeba to zmyć. Może nie wiem, jakieś wody włożyć specjalnie? Dobrze, do wanny. Może mówiłeś teraz wannę. A cała Zosia już była myta. Była? Cała, dwa razy w wannie krysztalicznej. Także już jest czyściutka, potem stopy żeśmy jej czyścili, bo były takie... To być z apteki jakieś lekarstwo takie, które jest właśnie na tą chorobę. Teraz dobrze, tam jest takie. Dobrze. I... To jest taki spray. Tak. Psykon. Robi się taka pianka. I to wszystko zejdzie. Czy jest pozdukcja? Pozdukcie mi mówią, że nie są szczęśliwe. Ekstra. Czyli wszystko jest dobrze, tak? Nie, że nie są szczęśliwe. A, pozdukcie nie. A dlaczego? Nie wiem, mi się pojawiło coś tak, jak wygląda paznokieć przy grzybicy, który się tak łuszczy. Mnie powiedziały, bo są obolałe. No, a mi tak jak... Paznokcie obolałe. Mm-hmm. A mi tak jak, wiesz, jak się tak łuszczą, nie? Tak się... A może, a zapytaj się paznokci, czy przeszkadza im to malowanie? Tak, tak. Lakier? Tak, one się duszą. Nie mogą oddychać. Wiesz, że nie są szczęśliwe, to są malowane. Trzeba dać im oddech. Trzeba dać oddech, czyli trzeba przez jakiś czas trzeba, żeby dostały powietrze. Ale one do ciebie mówią, żebyś im teraz dała trochę oddechu. Teraz im ściągniemy te lakier i damy taką odżywkę na prostu. Tak, tak, żeby te grzyby, to grzybice tak to zniszczyć. Żeby ją... Są takie odżywki specjalne. Tak, to weź teraz apteki, to wszystko oczyść, napełnij je. Trzeba im dać po prostu oddech czasem. Jak czujesz ten kręgosłup, te lędzie? Muszę powiedzieć, że wiem, że tam coś jest, ale jest lepiej. I na dole jeszcze też. Coś tam jest? Bo to jeszcze będzie... A może to trzeba ściągnąć jeszcze tak jak u Leszek te fantomowe? Dobrze, to teraz, dobrze. To teraz zrobimy, zdejmiemy wszystkie. Teraz ja przygotowuję taką wodę w wannie specjalnie. Ale która... czekaj przed wodą, jeszcze sekundkę, no. Jakbym cię prosiła, no. Bo coś mi się uszy nie podobają. Zosi? Tak, zerknij tam na te uszy, jakoś dziwnie ciemno. No też jest ciemne. Ciemne uszy. Dobrze, weź teraz taką wiązkę światła, którą ci dostarczam, to jest bardzo potężne światło. Tak. I weź wprowadź do uszu, żeby tam wszystko oczyścić, rozjaśnić i naprawić. Dwa uszy czy jedno? Obydwa. Twoje tak, Zosia. Jedno ucho i drugie napraw. I tak się będziemy zatykać, mówił. To nic. Powiedz, dlaczego będziecie się zatykać? Bo nie chcemy słuchać. Nie chcą słuchać? A to prawda, Zosia nie chce mnie słuchać. Nie. Ale są powiedziały, ja słyszałam, nie chcą słuchać ciebie. Że mnie nie chcą słuchać? A, no właśnie. Ale z drugiej strony są śliczne, bo są takie spirałki. Tak, tak. Nie, no, oczywiście są śliczne, tylko chodzi o to, że właśnie jak się kogoś nie chce słuchać, to padają uszy. Ale jaśnieją. Jaśnieją, się tak zaczynają kręcić. Dobrze, oczy światłem. Tak, pięknym światłem oczy, żeby całkowicie były czyściutkie. Ja tak jeszcze ją przeglądam całą. No, patrzę wszystko. Jeszcze w oczy coś. Mi się wydawało, że przy pierwszym oku. Oku, tak, coś tam. No właśnie, zobaczcie, bo ona nic nie widzi. Co z tym pierwszym okiem jest? Ja widzę taką kopułkę. Trzeba, to zdejmij tą kopułkę. Jak Daszek taki. To zdejmij tą kopułkę. No, poczułam to na swoim czole właśnie. Otwórz całkowicie tą kopułkę do słoneczka. Słoneczko przyjmuje, rozpuszcza, że nic nie i nigdy nic nie będzie. A ty teraz zobacz, czy jest wszystko prawidłowo, czy jej oko jest prawidłowo podłączone z szyszynką i czy jest wszystko dobrze. Zosia jakby zmrużyła oczy teraz. Jakby jej tam wpadło słoneczko. A, światło weszło, tak?
Czyli teraz zaczyna widzieć. Podłączenie jest, ale nieużywane. Czyli wszystko jest, tylko nie używała, bo ta kopułka zblokowała. Tak. Nie mi zapłacą za prąd. A teraz jest wszystko dobrze, tak? Tak, teraz poszły iskry na siak. No to ekstra, jak poszło, to będzie ja widziała. Może jeszcze 3/4, żeby lądek zmniejszyć. Zosia, gdzieś czujesz coś jeszcze? 3/4? Czekaj, tak. Teraz słuchaj, nie, że lądek ci trzeba, Zosiu, zmniejszyć, tylko łaknienie. Program łaknienia. Program łaknienia, tak. Chcesz ile ci zmniejszyć program łaknienia? 5 kilo. Połowę, Zosia, bo się miarka pojawiła. Myślę, że ja nie jem z głodu. To ty nie tłumacz to, tylko odpowiedz na pytanie bez miarka. Ile ci Trzy czwarte, już zobaczyłam. Zmieszamy 3/4, zapisujemy. Tak. Bo się miarka pojawiło. Tak. Mhm. A jaka ma być jakby coś, czy z wagi jest Zosia zadowolona? Swojej wagi? Nie, ze schudną 8 kilo. To ile to ma być, żeby na wadze ustalić już, tak? 62. 62 ustalone. Masz ważyć. Tak, mam wagę. Na tej wadze zaznaczam 62. Widzę. Zaznaczone, zapisane. Mhm. Dobrze. Już ja teraz stawiam ten program, zamontowuję i już teraz on podejmuje funkcję i tak będzie teraz wszystko się... Już jest zapisane, tak. I tak będzie. Dobrze, i tak już jest. Mhm. Dobrze, coś jeszcze? Ja widzę już ją taką czyściutką. Nie wiem, czy jeszcze coś gdzieś... Się wydaje czyściutko, tylko... A popatrz na ten, no. coś nie jest, może to jest kolana? Że przy nóżkach jeszcze tam? Coś. Ale czy to nie jest dalej związane z tym, czy ja dobrze wyczyściłyśmy te nogi? A, że te macki? Nie macki, to co żeśmy, ja ściągałam takie płaty jak w wosku. Coś mi tam nie... Coś jest pod kolanem. Coś. Pod kolanem, prawda. Coś taka... Myszka taka czarna. Dobrze. Coś tam widzę. Ja teraz wyostrzam wasz wzrok. Widzicie bardzo dokładnie teraz, bardzo precyzyjnie, wyraźnie. Co to jest? Jerzyk. Jerzyk. Ma taką tam. Jakąś... Mechatę, tak, taki łochatę, dobrze. Ten masz potężną moc. Chwyć go, wyjmij go całego z połączeniami, z wszystkim. O, ma połączenie. Wyciągnij go z połączenia ze wszystkim, on nie cały ma wyjść. Zapytaj się, kim jest. I zapytaj. Pociągnęłam, wyszło od stopy, pociągnęłam, wyszło, no też do korzonka szło. Czy znowu śledzi Leszka? Do biodra szło. Powyciągaj wszystko, tak jest. Całkowicie całe podłączenia ze wszystkim. I zapytaj się go, kim jesteś. No to tak zwisło. Po wyciągnięciu. No tak wisi. Nic nie chcę mówić. Ale to, ja mi się wydaje, że to była część jeszcze czegoś, co już było urwane. Aha, dobrze. Tylko jakby takie, bo to nie jest żywe w ogóle, to dobrze. Jest takie... Dobrze, odeślij teraz to do słoneczka. No tak, takie... No. Tak. To była część tego, co już było usunięte, to już była resztka, taki śmieć. Dobrze, odeślij to do słoneczka, słoneczko to przyjmuje, rozpuszcza, to już nie istnieje i nigdy istnieć nie będzie. A teraz masz w prawą rękę, dostajesz taki laser tego... tej czystej, pięknej energii, tak. I zdezynfekuj to, oczyś, załataj wszystko. O, jak szaleje jest tym razem. No, nóżka załatane tu pod kolankiem. Już. Wszystko dobrze? Tak, już tak patrzę na nią z góry do dołu. Dla mnie już jest czysta. Dobrze. Ja teraz, Kasiu, doprowadzam do ciebie potężną, wielką energię. Jesteś 1000 razy większa i potężniejsza. Pięknie wibrująca. Do ciebie, Renatka, doprowadzam też energię. Jesteś 1000 razy większa i potężniejsza. Jesteś takim żywym srebrem. Aż się iskrzycie całe. Podnoszę wasze wibracje do 2000 Hz. Wszystkie komórki wibrują. Jesteście potężne. Stoicie razem sobie. Zobaczcie, jak jesteście wielkie i potężne. Czyste. Dobrze, a teraz oczyścicie to pomieszczenie, te istoty wszystkie, które tu są, tak. Oczyścicie wszystkie pomieszczenia, całą willę Marysin, oczyścicie całe podwórko, oczyścicie wszystko, żeby był stan idealny, samochody, podwórko, wszystko tu, od piwnic po sam dach, cały dom.
Musisz świecić czystym, pięknym światłem, żeby nigdzie nic nie było. Najmniejsza ciemna plamka. Ja chcę być rycerzem Jedi. Wziąłem sobie taką tą i szaleję. A mi latają takie obręcze, które tak... Ptaki latają po tych pomieszczeniach. Ptaki? Mhm. Co to za ptaki? Mhm. Daję lasery. Miecz Jedi. A ja takie te no, obręcze i rozchodzi się energia tak do boki, tak jak taka fala. No. Wszystko wyczyścić, zniszczyć, tu nic nie ma prawa zanieczyszczać. Wszystkie złomy, wszystkie jakieś tego pozbierać, to wszystko i do słoneczka. Słoneczko to zjada, rozkłusza, to już nic nie, nigdy nic nie będzie. Oczyścić tam. Słoneczko się podpięło do tych obręczy światła, które super. I zasila i ta fala wszystko od razu tak pięknie rozchodzi się, jak fala uderzeniowa. Tak się. Renatka, idź tam na dół do kuchni, tam do salonu, tam posprawdzaj tych ludzi, wszystkich oczyść pięknie. Sprawdź Macieja i wszystkich innych. Cały dół. Syna Macieja, dziewczynę. Syna Macieja. Wszystkich, którzy tam są, żeby byli czyści. Idealnie. Wszystko ma świecić czystym, pięknym światłem. Ho, 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 ale na tej kratce u ducha się nazbierało sychów. Wszystko wyczyścić. O, palimy to wszystko. Palić, tak, palić do słoneczka. Wszystko pakować do słoneczka. Z salonu wyrzucę. Słoneczko to wciąga. Tak ładnie, wszystko. A drugi mi mówi, no czekałem na to. Pięknie. Na tej kratce się zatrzymało. Taka kubka wielka przed tym wyrzuciłam ją z salonu. Czarna. Dobra, poszło do słoneczka. Słoneczko wciągnęło przez rurkę. Jak? Deser, taki A salon tam należy rozjaśnić, bo jest taki bury. No właśnie, bo go opiero przyjęto. Co wstawię kryształ tam. Niech i sprawi takie 1,5 metra i go wibracje wkręcę i on się tam cały czas kręci. Bury, i wszystko wyrzuca. I go rozkręca. I niech czyści. I też tutaj tą całą okolicę i ten i niebo tutaj. Znaczy chodzi tak o tą jest. Strefę, która... Całą przestrzeń, tak. Cała ta strefa i ta strefa tak wibruje teraz, że tu nie mają dostępu żadnego. O to mi chodziło, żeby zamknąć całą tą tak. przestrzeń pięknie, żeby tu energie czyste dochodziły, świetliste. A żadna inna niższa energia od tej pięknej, która tu jest, żebyś tu się nie mogła dostać. Ojej, z Willi Marysień się zrobił zamek. Mhm. Z takimi wieżyczkami. A wiesz co, Leszko mi dusza podpowiedziała? Żebym spróbowała wyciągnąć ten strach, że może mieć związek z tym piskiem. Moment, ja najpierw do końca. Tak teraz odebrałam. Dobrze. Już wszystko jest dobrze? Tak, tam jest ten na dole kryształ, on się będzie kręcił cały czas. Tak, jeszcze ten torus. Też jeszcze? Jeszcze? On się zawsze pojawia, nie wiem. To go wstaw tam jeszcze, nie z góry będzie. Światło spływa. Pięknie, i całą energię okropną. Jakie światło cudne. Niekończące się dobrej energii, cudowej. Takiej miłości. Krystalicznej, tak. I to ona już będzie cały czas. Dobrze, pięknie. Teraz, Kasiu, zobacz, niewielka potężna, zobacz u Renatki ten strach, który ma w brzuchu. Widzisz go bardzo wyraźnie. Jak on wygląda? On jest zwinięty. Weź go, wymontuj. Renatka go nie chce. Wymontuj go całego, z wszystkimi podłączeniami, ze wszystkim, z całą historią jego. On jest jak taka kulka armazja. Dobrze. Ciężka, stalowa. Dobrze, wyjmij. Ale tam też jest dookoła są jakieś takie... Macki. Ty widzisz macki? Bo ja zobaczyłam... To nieważne, coś jest dookoła, bo ja zobaczyłam takie...
Też jakby taką obwolutę czy co to. Mm-hmm. To z wszystkim tym wyjmujemy. Tak, wszystko wyjmujemy, całkowicie. Wszystko. A ty, Renatka, już dostajesz laser pięknego takiego światła, twojego, najmocniejszego i wypełniaj to miejsce całe. Oczyść, mm-hmm. zwykły oczyść. A ty, Kasiu, bierzesz to, wszystko odprowadzasz do słoneczka, słoneczko przyjmuje z twoich rąk, rozpuszcza. A słoneczko zatrzymało i mówi do wulkanu. Do wulkanu, dobrze. To w takim razie przychodzisz do wulkanu, rzucasz to do wulkanu, wulkan to bierze, wchłania. Słoneczko powiedziałem, że tego złomu nie chce. Aha, dobrze. To złom. Dobrze. Ale ja jeszcze coś czuję. Znaczy to na razie to wyrzuciłam, to się roztopiło. Dobrze. Lawa spłynęła. I lawa to wchłaniała. I to jest rozpuszczone, tego już nie ma i nigdy tego nie będzie. Tak. Co tam jest, Renatka? W żołądku. Cały czas czuję ciężar. Trzeba wyrzucić. Co tam Weź, Kasia, wyczyść to wszystko ładnie. Zobacz, co to jest. Pozbieraj oczy, wszystko czerwone ładnie. Czerwone widzę, na czerwono, takie rozżarzone. Taki stan zapalny wygląda. Ja to już żeśmy wyrzucali. Ale ja widzę coś czerwone, w sensie jakby... Czerwone coś. To jakby tam żarzyło. Światło jakieś. Żarzyło to. Lampka. Dobrze. Marówka. Zapytaj się, Kasiu, kim jesteś tego czegoś? Światełkiem. A skąd, czyim? Kto jest twoim panem? A co? Pstro. Nie odpowiada mi takie, znaczy jakby takie, no dostaję odrzut, nie? Dobra, jesteś 10 razy większa i potężniejsza. Chwyć go, wyjmij go z podłączeniami, z programami, z całą historią, jaką on ma. Wyjmij go całego. A ty, Renatka, teraz światłem tam wypełniasz wszystko swoim własnym, czystym, pięknym. A niech on to wykręci, tą żarówkę, nie? Ty wyjmij całość, wyjaś całość? Znaczy ja wyjęłam tego dziada, który to zamontował. Dobrze, wyjmij tą żarówkę, wyjmij Dobra, to wszystko. Dobra, wyjmuję tą żarówkę. Całkowicie wszystko, a Renatka to miejsce jakby odbuduje tkankę i zamknie, żeby tam już nigdy nic nie zostało i zamknie aurę. Wymontowałaś wszystko? No, to było takie duże, więcej jest, że większą ilością żarówek i takim. Dobra. Ale tam ja jeszcze coś jest. Bo to jeszcze wyciągam. Dobra, powyciągam. Ty jak masz, to już od razu idzie za tym jakiś obraw. Ja tu wyjęłam, to był taki, takie coś było dziwne. Nie to talerz, nie to co. Wszystko to jest wyjęte. Dobra, jest wyjęte. I teraz rzuć to do wulkanu. Wulkan to przyjmuje, rozpuszcza, to nie istnieje i nigdy z nich nie będzie. Jeszcze tego, co to zamontował. I ten, co go zamontował, dajesz do słoneczka. Tak. Słoneczko go zjada, rozpuszcza, on już nie istnieje i nigdy istniał nie będzie. On jeszcze wpadając pociągnął tymi mackami, co miał w sobie coś z ciebie, Renatka, wyciągnął. Jeszcze zabrał coś? No. Jeszcze jakieś miał zabawki. Dobrze, to zabrał resztę, wszystko. No, zabrał. I już nie masz nic tam. Czujesz ulgę? Nie, jeszcze coś. To co zabrał. To jest? Co tam? Co tam widzisz? Jak żołądek, jak... No. Jak do kręgosłupa coś jakby tam. Ojej, co to może być? Dobrze, ja oczyszczam percepcję z wszystkich zmysłów, a szczególnie wzroku. I teraz bardzo dokładnie widzisz, co to jest, co to jest. Nie wiem, ja widzę jakiegoś ślimaka. W sensie w takim kształcie jak ślimak. Dobrze, to weź go. Weź go całego, wymontuj ze wszystkimi podwiązaniami, połączeniami, ze wszystkim. Wyjmij go stamtąd. No to mam poczuć, że to są jakieś resztki już. Dobrze, to pozbieraj te wszystkie resztki. Ja ci teraz daję taki magnes potężny. Mhm. I on teraz przyłóż tam, on wszystko tam wyjmuje, wyczyści całe wnętrze, co miałem brzuszną. Wszystko, wszystkie podłączenia, powiązania. To są już takie właśnie śmieci, takie resztki. Dobrze, tak, pozbieraj te wszystkie śmieci. Właśnie ten magnes będzie najlepszy, on wszystko pozbiera. Pozbierałeś już wszystko? Jeszcze. Dobrze, powiedziałem to wszystko. Mhm, jest większa moc tego magnesu. Już lżej. Tak, bo to są już śmieciuchy, to już jakby nie ma mocy, tylko po prostu zaśmiecone. Ja teraz tysiąckrotnie podkręcam moc tego magnesu do tysiąckrotnej mocy. Teraz rwie wszystko, wyrywa z całego i jamy brzusznej i całego organizmu. Wszystko, co jest powiązane, połączone, zabiera. Wszystkie śmieci. Wszystko. Czuję. Zbierasz do stóp. Mm-hmm. A Renatka powinna się napić, tam w aptece jest taki napój. Mm-hmm.
Która jak będzie piła, to jeszcze wszystko będzie w środku tak rozpuszczać. O, pięknie, tak właśnie. Pójdę leczać. Tak. To tak te drobinki wszystkie rozpuści. Tak. Już w aptece już to, tak, już wypiłaś? Piję. Pijesz, to wypij to. On wszystko rozpuści, on teraz wchodzi do jego ciała. Dobrze, wszystko rozpuszcza i wypłukuje. Tak pięknie. Ten magnes tym wszystkim wyrzucamy. Do wulkanu. Do wulkanu. Niech się roztopi, przetopi. Tak jest, wulkan topi, rozpuszcza, już tego nie ma, nigdy nie będzie. Wpływa ci do paluszków, płynie. I rozświetla. I oczyszcza. Jaszko, co zrobimy z tym piskiem? Zaraz zostawimy, bo cały czas zostawiamy na koniec, bo... Jak nie, to może jutro, nie wiem. I jeszcze moment. Czy już brzuszek jest czysty, wszystko? Ja tu sobie czuję lżej. Czujesz lżej, czy dobrze? Dobrze. Kasiu, teraz zobacz jeszcze raz. Teraz widzisz bardzo wyraźnie, skąd pochodzi pisk tego czegoś, co jest w uchu. Ja znowu widzę kogoś na stole operacyjnym. Gdzie to jest? Nie wiem, na niego padają takie, dla tą osobę padają takie lampy. Tak. Jak w tym. Zobacz, komu on robi tą operację. Ja widzę szkieletora. Teraz widzisz jasno i wyraźnie. Bardzo wyraźnie, kto to jest na tym stole. Dziwne, bo to takie. Nie wiem, czy to jest żywe. A kto robi tą operację? To jest człowiek, czy to jest. To są urządzenia jakieś. I urządzenia. Takie widzę lasery świecące, takie. Dobrze, weź teraz ten laser i od niego z ręki. I teraz przychodzisz do ucha Renatki. Mhm. I usuń ten pisk. Ten laser jest specjalny właśnie od tego, żeby ten pisk wyłączyć całkowicie. I skieruj teraz laser na ten pisk i on wyłącza się i już go nie ma. Włączą guzik, dla mnie machina stanęła. Radka, słyszysz pisk? Taki, jaki był. Tak? Ja już nie wiem. Dobrze, musimy to zostawić, bo tak, to? Popadamy dzisiaj. Tak, popadamy. Dobrze, tak. Słuchajcie, ja teraz doprowadzę do was czystą, piękną energię. Regeneruję was, wzmacniam, naprawiam. Jesteście czystym, pięknym światem. Jesteście 100 razy większe i potężniejsze niż do tej pory. Ostatnią rzecz, jaką teraz zrobicie... Ciebie oczyszczymy. Najpierw Irenkę. Oczyszczacie teraz Irenkę całkowicie. W obydwie macie potężną moc. Oczyście ją, żeby nikt ani nic. Wzięłyśmy ją za ręce. Tak. Z dwóch stron. Przyprowadzimy ją do morza. Dobrze, to jest woda. A może pod wodospad od razu takie. A to wiesz co, przepłynie przez to morze, a na końcu jest wodospad. Dobrze. O, dobrze. I tam jest woda diamentowa. Tak. Ona już rozpuszcza wszystko, absolutnie. I teraz ją ładnie wyszorujcie, wymyjcie, wypłuczcie. Tam coś ciemno. I z zewnątrz, ciemno, i wewnątrz, wszystko, tak? Ciemno, ciemno, ciemno. Schodzi. I ta woda cała ciemna zostaje z tym. Wpływamy do jasnej, czyściutkiej, a potem coraz bardziej krystalicznej, bo wpływa wodospad z góry, który jest taki srebrzysto-krystaliczny, piękny. Pukuje włosy, nawet z włosów coś ciemnego spłynie. Coś tam miała pite. Tak, a ona jest taka czyściutka, tylko była jakby taką smołą wlepioną. I ta smoła schodzi, to ciemne. Tak, bo to nie było w niej, to było na zewnątrz. Spływa. Ale jak ciężko. No, ja nie wiem, co jest. Ale spływa. To nie jakiś lateks taki? Nie przeciąłby go nożycami? Nie wiem, tak jak smoła. Guma. Guma. Wiesz co, te włosy to w ogóle tu można przyciąć, bo to i tak to odrosną za chwilę. To wyrzucimy. I to można ściągnąć teraz jak tą. Pomagać się, nie, że woda płynie, a my to ściągamy tak. Ja jej z boku, na nożycami. No, a ja to ściągam tak jak takie plastry, tak. Zwijam. Wiesz co, zrobi się taki kombinezon? No widzę.
kombinezon. Masz teraz taki specjalny laser. Przetnij tą kombinezon, zdejmij, zrzuć go. Woda go rozpuszcza, jego już nie ma. I opłuczcie całe jej ciało. Żeby to jeszcze z tą kryształiczną wodą. Żeby czyste było, piękne. Może wyjąć z tego w ogóle, bo to się zrobiło takie... O, szare. No, szara jest. Ona jest szara. No wyjmijmy, postawmy obok w ogóle. Dobrze. No, a to niech się ten... Niech to woda porwie i rozpuści. Dobrze. Ale jest szara. Jest taka... Matowo szara, nie? Ja teraz doprowadzę do niej taką czystą, białą, piękną energię z absolutu. Ta energia wchodzi przez czakrę korony do jej wnętrza. Wszystko wymiata na zewnątrz. Wszystko. I ona się staje pięknie biała. To światło wychodzi na zewnątrz. Wszystkie brudy spływają do wody, a ona się robi teraz taka pełna. Ale świeci. Czyściutka. Zobaczcie, czy jest pierwsze oko świeci. Ładnie funkcjonuje. Dla mnie ona świeci. No. A to wiesz, co jeszcze widzę, to szare, to tak się od tego światła, które ma, to się tak spala. Tak, bo to światło to spala. To jak rozpuszcza. W ognisku, takie, jak na ogniu zostają takie zatlone kawałki. Wiatr to zwiewa. Dobrze. Wiatr tu pomaga. Ja teraz wzmacniam to światło. Teraz 10-krotnie mocniejsze światło do niej doprowadzę. Ona jeszcze bardziej świeci i jeszcze bardziej ją oczyszcza. To jest teraz potężnie czyste, piękne światło. Dla mnie ta Jereka tak skoczyła i tupnęła nogą. To znaczy, że jakby, ożyła. Jakby zatańczyła krakowiaka. No i bardzo dobrze. Ale jest jasna. Zobacz, co ona ma. No. Nie ośmiornic, co to jest tam na szyi? Kręgosłup szyjny, bo pięć zaczęło boleć. Szyjny z tyłu, pod tymi włosami tam. Takie coś. Co to jest? Co to jest? No to znowu coś z tym duszeniem. Dobrze. Kasiu, masz potężną moc. Chwyć teraz to coś. Ale wiecie co? To ja teraz widzę taką scenę, jakby była za szyję. Tak przypięta, jak są, jakby ją tu ktoś powiesił, tylko tak dziwnie. Odepnij to wszystko, zdejmij to wszystko i zobacz. Ta klamra, no ściągnęło. Właśnie nie wiem, co to jest. Ściągnęło tą klamrę. Dobrze, i to całe zapięcie, wszystko zdemontuj to, ściągnij i to wszystko rzuć do wulkanu. Wulkan to przyjmuje, rozpuszcza, to już nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. Ale dziwne, no. Aż mi bolało. Dobrze, a ja teraz wzywam tego, kto to zrobił. I on stoi przed tobą. Kto to jest? Jakiś taki rycerz? Zapytaj się, o kim jesteś? Oj, panem i władcą. Dobrze, teraz jesteś... I nikt mi nie podskoczy. Teraz Kasiu, ty jesteś jego władcą i panią. Jesteś 10 razy większa, potężniejsza. Każ mu klęknąć. Klęknął szybciutko. No, widzisz, powiedz, już nie jesteś panem władcą. Dobrze, teraz... Chwyć go i powiedz, zapytaj się go, dlaczego on i ręce to robił. Bo była moja. Ale nigdy nie była twoja, a tobie nie wolno było tego robić. Ona taka śliczna, biała. Mhm. No dobrze, teraz weź go do słoneczka. Słoneczko go przyjmuje, rozpuszcza, on już nie istnieje i nigdy istniał nie będzie. A Irenka jest wolna już na zawsze od niego. Ona taka troszkę bezradna stanowi. No bo była niewolnicą, więc taka jak, bardzo... Właśnie, jak niewolnicą. Dobrze, ja teraz doprowadzam do niej takie czyste, piękne światło. I w tym świetle jest taki program takiego samoistnienia, tak. Że jest ona panią, samą siebie i nie potrzebuje nikogo. I sama będzie umiała o sobie stanowić. Będzie asertywna i będzie już teraz żyła według własnego podoba. Znaczy można jej ręce w ogóle tą... karmę tam miała czyszczoną, bo nie wiem. Dobrze, to zaraz oczyścimy jej całą karmę, tak? Dobrze. Ja teraz daję ci takie specjalne urządzenie. Ono oczyści całą karmę od momentu narodzenia aż do chwili obecnej. Teraz wstaw ją do tego urządzenia. Cała karma, wszystko zostaje z niej usunięta. Tak, zobaczyłam od takiego embrionika. No. Wyjmij ją. Ja teraz doprowadzam do niej jej własną energię z najwyższego ja.
Ona dochodzi przez czakrę korony, wypełnia ją i ona już rośnie, rośnie i już jest dużą, piękną kobietą. I już jest wszystko dobrze. Dobrze. W takim razie już jest wszystko dobrze i Irynka sobie idzie. No, nawet podskakuje. Ty właśnie podskoczyła, i zrobiła, pstyknęła palcami jakby jakiś taniec. No, o tak, jaka fajna. Będzie? Dobrze. Idzie na bosaka, bo tak to tak na bosaka. Bo by stepowała inaczej. Dobrze, pięknie. Słuchajcie, teraz ja do was doprowadzę znowu czystą, piękną energię. Czynię was bardzo potężnymi, wielkimi, czystymi istotami. Znowu oczyście siebie, uzupełnijcie, ponaprawiajcie. I znowu prześwietlcie jeszcze tak szybko, przeskanujcie, że wszystko jest dobrze tutaj. Kasiu, zobacz, co ja mam na kręgosłupie szyjnym, tam gdzie gardło, tu coś szyjny z tyłu. Ja tam widzę takie właśnie jakby stan zapalny. Stan zapalny? Naprawdę. Jakby ci został po prostu też ślad po czymś, bo miałeś tam rany. Dobrze, to weź to, zdezynfekujecie, dobra, na takie światło czyste, piękne, laser, ty zdezynfekuj, oczyść to wszystko. I odbuduj tam całą strukturę, załataj to i tak, zamknij aurę. Tak, jeszcze maść wezmę, bo dobrze. Ona tak jeszcze tam podgoi. Dobrze. Rozmasuje wszystko. Tak. I później zamknij aurę, żeby aura była czysta, zamknięta. Tak. Zamykam tutaj to wszystko. Jezus, dobre wszystko? Tak. Ekstra. Dobrze. Aurę zamykam. Dobrze. A czy ja mogę się też po coś spytać? Tak. Prosi mi o moją mamę. Tak? No bo jak byłam wtedy, to było, że to było, ja jestem tak podłączona do niej. Dobrze, teraz przed tobą stoi twoja mama. I możesz teraz właśnie widzisz to podłączenie, czy jest, czy nie ma. Że możesz... to podłączenie to już jest bardzo małe. To ja mam jeszcze takie. Dobrze. No to możesz mamie pomóc, możesz ją oczyścić. Całkowicie, z całej gardy, ze wszystkiego. Ja bym też zdjęła z niej to, co siedzi, bo to siedzi taka, takie z pazurami. Takie chwyć to, masz potężną moc. Chwyć ją, chwyć to coś. Zdejmij ją go i zajdź do słoneczka. To było takie jak ten jeż, co miała na wierzchu, ta, tylko to było wbite w nią. Dobrze, daj to do słoneczka, słoneczko to przyjmuje, zjada. To już nie istnieje i nigdy istnieć nie będzie. A twoja mama jest wolna raz na zawsze tego. A teraz weźcie ją pod wodospad, wodospad życia i oczyszczenia. I pomóżcie jej, żeby ją wszystko z niej woda spłukała. Ja teraz zwiększam moc tej wody do 1000-krotnego i ona oczyszcza całkowicie twoją mamę z całej karmy, ze wszystkiego, co tylko było na niej i w niej. To wszystko spływa, ten cały brud na dół, a woda wszystko rozpuszcza, to wszystko znika. No, schodzi. Schodzi, ale aż to jest dziwne, bo jest woda, ja widzę dym. Ciemny. To raz mi przyszło, bo to są myśli. Tak, to są myśli. Właśnie takie kłębiące się coś zobaczyło. Tak, ale woda ma tak potężną moc, że wszystko ten wodospad z niej spłukuje z zewnątrz i z wewnątrz i od razu odpływając wszystko rozpuszcza i unicestwia. Tego już nie ma. Prześwituje złoto takie. Pięknie. Prześwituje, ale jeszcze trzeba jeszcze. Ile twoja mama ma lat? Moja 60. Tak, oczy się pięknie całkowicie ze wszystkiego. Ten wodospad zmywa wszystkie choroby, wszystkie brudy, wszystkie świństwa. Ja doprowadzę coraz więcej czystej, pięknej energii do was, do niej, do wodospadu. Wrzuciłam do tego wodospadu kryształy, żeby ją jeszcze mocniej czyściły. Cały czas to ciemno jeszcze. Z góry lecą tam na poszło, na górę i rzuciłem. Ja teraz zwiększam moc tej wody oczyszczania do 1000-krotnie. Ona jest teraz tak potężna, że oczyszcza w mig twoją. Ale aż mi zaczęło kłuć w splocie. Słoneczne. Mnie zaczęło kłuć. Jakieś powiązania, połączenia z tobą zaczęły się rozpuszczać. Tak? Tak. W ten sposób się oczyszczacie. Oczyszczacie się od siebie też. Ucham cię i cię wybaczę, proszę cię. Wszystko jest dobrze.
dziewczynka się rzuca. Puszcza mi z głowy wszystko, mi puszczają mi zatoki. Puszcza mi za oka wszystko. Pięknie, oczy. Idzie mi do góry. Tak. Wychodzi mi przez tu, przez czakrę korony, wszystko. Wywal wszystkie brudy, wszystko z siebie. Oczyść się całkowicie. Poszło. Ale poszło. No. Te kryształy uderzały w nią, to tak, aż wszystko się rozpadało i ta woda. Ona teraz taka leży, sobie zwinięta, jak powiecie. Dobrze, ja teraz doprowadzam do niej najczystszą, piękną, najpiękniejszą jej energię z jej absolutu. Najwyższego ja. Ona wpływa przez czakrę korony, wypełnia ją, ale już rośnie coraz większa, jest piękną, dorosłą kobietą. Tak. Pełną zdrowia, szczęścia. I sobie idzie. Chciałabym, żeby mama wiedziała, że te koty, które tak niektóre zatrzymywała z lęku, ona to będzie teraz wiedzieć. Dobrze. Że trzeba je puścić. Tak, daj jej taki program, żeby ona wiedziała, że trzeba wypuszczać to wszystko, wyrzucać, żeby nic nie zbierać. Żeby koty po prostu te, co były tak, ale że niektóre chcą uciec na wolność, żeby te puściła. Dobrze, wytłumacz jej to. Nie można nikogo puszczyć, nie wiedzą siłę. Bo ona to robiła z lęku. Ja wiem, tak. Ale już nie ma żadnych lęków. Tak. Wszystko z tą wolnością. Ja chciałabym, żeby mogła tam też spojrzeć na drugą stronę, bo żeby wiedziała, bo ona się bała śmierci. Dobrze. Teraz weź ją za rękę. Teraz przenosisz ją na drugą stronę, tam gdzie pójdzie, gdy kiedyś umrze. I teraz widzi to. Razem pokazuje, jak jest to piękny świat. Gdzie będzie szczęśliwa, zdrowa, wesoła. Pięknie. Widzisz, to już tam byłeś. Widzisz, to znasz to. Nie trzeba piramidy się, tak... się jakieś pojawiły, no. Nie trzeba się tego bać. Piramidy żeśmy zobaczyły. Czyli co, to jest Egipt? Piramidy? Dziwne takie piramidy, dużo piasku. Ale to są takie metalowe piramidy. Mhm. Niektóre są bardzo stare i się rozsypują w tym piasku, a niektóre są nowe, metalowe. Mhm. Już mama widzi, gdzie pójdzie. Podoba jej się to? Mówi, że już nie chce tych starych. A, super. Mhm. One tak się teraz rozpadają, odlatują z wiatrem. Właśnie, dlatego, że ich nie chce. Dobrze. Dobrze. Powiedziała, że chyba musi to przemyśleć wszystko. A, widzisz. Ale tak z uśmiechem. Dobrze, to wróćcie teraz już z powrotem do swoich ciał. I ja teraz policzę od 1 do 10. Czekaj, Leszku, bo tak? Jak ona była, to ja się położyłam tak w wodospadzie, że prawie zasnęłam, muszę się... Dobrze. Z tego wodospadu. Dobrze, już. Mhm. Teraz obydwie stajecie, ja mówię do was. Będę liczył do was od 1 do 10, jak doliczę, wy się wybudzicie. Może jeszcze ciebie oczyścimy? No to oczyście. Właśnie. Dobrze. Tak, jeszcze doprowadzam do was potężną moc i oczyście. To było dzisiaj dużo. Tak. Leszku, nie boli się ręka? Ręka? Może troszkę prawa. Taka troszkę zrobiłam. Tak, tak. Ale to ja trzymam ten dyktafon i tak dalej. To może być od tego też. No i teraz ten tak, jak stoję, już tu nie wiem. Ale to jakoś tak radość. Ale zobacz jeszcze na plecy, Leszka. Z tyłu? Mhm. Hmm. Coś tam jest? Czekaj. Ja oczyszczam. Percepcja twoich wszystkich zmysłów, szczególnie wzroku. I teraz widzisz bardzo dokładnie. Co to jest? Coś na mnie? Nie wiem, takie dziwne jakby pancerzyk. Mhm, coś się przyczepiło. Dobrze. Pancerzyk ci się przyczepił. To chwyć to i zdejmij, ja tego nie chcę. Mhm. I zapytaj się, kim jesteś. Podczepiacz. A od kogo? Kto cię przysłał? Szpieg. Jak zwykle mi odpowiedział. A ja zrozumiałam jak szpieg. No to a mi wyszło jak zwykle. Kto to jest? Ci, co cię obserwują. Ci, co cię szpiegują. Dobra, ja teraz wzywam wszystkich, stoją przed wami, ci, co mnie szpiegują. Kto to jest? Wychodzi, że ci, co ten... Gadzie. Gadzie i mówią ci, co ten kontrolują. Dobrze, gadzie. Ja stawiam teraz taką wielką klatkę. Daję wam paralizatory. Pospadało mi kilka klatek takich. Dobra, wpędzić. Z hukiem. Z hukiem. Wpędzić ich do tych klatek. One na nich spadły, wiesz? Tak. Od razu zamknęły. Jak pułapki. Aha, no to świetnie. Dobrze.
I teraz wszyscy są tam aresztowani. Mhm. Ja wzywam wszystkich, absolutnie muszą się zgłosić. Ale oni, te klatki na nich pospadały prawie na wszędzie, na całej ziemi. Pospadały na nich klatki. To pięknie, dobrze, ślicznie. Jak to tak, ja im bardzo dziękuję kroteczkom, że tak zareagowały. Dobrze. Teraz... A co się z nimi cackać ciągle? Nie, oczywiście. Wszystkich teraz z tymi klatkami wysyłam do słoneczka. Słoneczko ich przyjmuje, zjada, rozpuszcza, one nie istnieją i nigdy już nic z nich nie będą. Taki wielki wiek. A ja jestem wolny. Siądę. Raz na zawsze. Odpuszczamy. Poszli. Mhm. Jeszcze czekaj, przeglądniemy go. Mhm. No coś na nogach, nie? No coś z nogami. Mhm. Bo tak normalnie to Leszek jest taki kryształowy. Kryształowy, tak. On się, ale co tam na tych nogach? Coś. Dobrze, ja oczyszczam całą percepcję wszystkich zmysłów i wzroku. Teraz widzicie z bardzo dokładnością dużą, co ja mam na nogach. Coś pod spodem. Co coś, co cię ma odciąć od matki ziemi? Tak, tak jakby kładki takie. Mhm. Kto je podłożył, te ale kładki? Ale to już... To... Duch domu mówi, to nie ja. No nie, to ja od razu widziałem, że nie on. I się śmieje. To ja od razu widziałem, że nie on. Ja też to odebrałem, że nie on. Ale ciemne te wkładki. Dziwne, to bo ja to widzę jak takie zmurszałe kapcie. Kto to dokładnie jest? Dokładnie zmurszałe kapcie. Teraz, teraz widzicie właściciela. Kto je mi podłożył? Kto to jest? Przed wami stoi ten ktoś. Kto to jest? Ja dostałam odpowiedź jak ktoś zawistny. Dobrze, zawistny, ale teraz widzicie go wyraźnie. Kto jest zawistny? Teraz widzicie to. To nie jest ta pani? No. Ta pani. No. Ta pani? Mhm. Całe z błota są te. Wiesz, która pani. Dobrze, to teraz bierzecie, zdejmujecie mi je i je założycie, zakładacie jej. Mhm. Dobrze, a tobie jeszcze opłukujemy stópki. Tak. Dobrze, oczyć takim ładnie. Kryształową wodą. Dobrze. Jedną. Stópkę. I kryształową wodą drugą. Świecą. Mm-hmm. Dobrze, ja teraz się podłączam pod matkę ziemię. Mm-hmm. Tak, podłaczysz się, od razu ci takie fajne korzonki. Nie, tak. Ja widzę takie srebrne nitki. No, ja zobaczyłam srebrne korzonki. Tak, takie niteczki ci, ziemia jak, do ci wyciągnęła do ciebie. Jak grzyb od grzybeczków. O, tak, 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 tak. Dobrze, tak. Tak cię, cudnie cię otoczyły. Połączenie, już jest wszystko dobrze. Moją kochaną mamusią ziemią. Tak. Także to wiesz, o kogo chodzi. Tak, już ten ktoś ma te kapcie. No, średnio wygląda, bo stoi teraz z tym kolcem. I patrzy na te kapcie. No. Ojej, mówiliśmy, tłumaczyliśmy, ale jak nie dociera, to trzeba będzie zrobić to inaczej. Dobrze, słuchajcie, to na dzisiaj wystarczy. Ja teraz doprowadzam. Jesteś już taki ładny. Ja teraz doprowadzam potężną energię, która wpływa do waszych, przez czakrę korony, wypełnia wasze wnętrza zewnętrznie, robiąc takie wielkie kokoniki wam z własnej czystej, pięknej energii. Jesteście czystym, wielkim, pięknym światłem. Ja teraz pójdę do 10, wypuścicie się, będziecie tu i teraz, będziecie czuły się bosko, pełne energii, radości, takie wypoczęte, spokojne, szczęśliwe. To nie pójdziemy spać? Pójdziecie sobie później spać. Jeden, i dwa, będziemy dobrze. Trzy, cztery. Tak, później pójdziecie spać i będziecie całą noc pięknie spać. Super. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jesteś tu i teraz, otwórz sobie oczy. Ale śmieszne. Przed chwilą jak na ciebie patrzyłam, to byłeś trzy razy wyższy. Tak, tak? I taki kryształek. Ale byłeś wysoki. Dla mnie był kryształek. Powiedzcie, ale... jak się czujecie? Dobrze. Ja się czuję cudownie. Ojej. Że grawitacja jest inna. O! Powoli, przejmijcie kontrolę i władzę nad swoim.